W roku myszy, 16 dnia pierwszego miesiąca lata, w dzień czerwonej pełni, Temujin poświęcił swój wojenny buńczuk, kropiąc go kobylim mlekiem. Według naszej rachuby było to lato 1204 roku. Pomimo, że mongolskie konie ciągle nie były jeszcze wystarczająco silne i gotowe do dłuższej kampanii, Han zdecydował się wyruszyć na zachód i najechać lud tureckich Najmanów. Jego szpiedzy donieśli mu, że Tayang Han, ich wódz, planuje zaatakować Mongołów późnym latem. Temujin zdecydował więc o wykonaniu najazdu prewencyjnego. Wiedział, że Najmanowie są trudnym przeciwnikiem, tym bardziej, że w ich szeregach ukrył się Dżamuka, dawny przyjaciel i brat krwi Temujina. Teraz jego zagorzały przeciwnik, gotowy służyć radą wrogom mongolskiego Hana. Mongołowie ruszyli i z zaskoczenia wtargnęli na ziemię tureckich sąsiadów. Tamci zaś prędko przeprowadzili pełną mobilizację. Wkrótce pod górą Nakukun, nad rzeką Irtysz, naprzeciwko siebie stanęły dwa wielotysięczne wojska pełne pasterskich koczowników. Rycerzy stepu. Anonimowa mongolska kronika, tak zwana Tajna Historia Mongołów, spisana jeszcze w początkowej fazie epoki wielkich podbojów, zapewne tuż po śmierci Temujina, w epickim stylu typowym dla twórczości heroicznej opisuje przerażenie, jakie wśród Najmanów wywołali Mongołowie. Oczom Najmanów najpierw ukazali się czterej jeźdźcy, których Dżamuka prędko przedstawił Tayang Hanowi. Mój pobratyniec Temujin wykarmił mięsem ludzkim cztery psy i trzymał je na łańcuchu. Te cztery psy mają miedziane czoła, pyski jak dłuta, języki jak szydła, żelazne serca, a miecze są ich batami. Piją rosę i dosiadają wiatru. Gdy nadchodzi dzień śmiertelnego boju, jedzą ludzkie mięso. W dzień mającego tu nastąpić starcia, dostały na drogę ludzkiego mięsa i spuszczono je z łańcuchów. Cieszą się teraz, że są wolne i nadchodzą ze śliną w pyskach. Te psy to Dżebe i Kubilaj, Dżelme i Subedej. Tayang Han, widząc cztery wściekłe psy Temujina, zadrżał. Za przerażającymi przeciwnikami dostrzegł jednak większy oddział żwawo zmierzający na spotkanie jego ludzi. Kim oni są? Zapytał Dżamukę, dosiadającego wierzchowca tuż obok. Ci nazywają się Urutami i Mankutami. Oni dopędzają mężów zbrojnych w dzidy i zabierają im skrwawione odzienie. Oni ścigają mężów zbrojnych w miecze, obalają ich, zabijają i zdzierają z nich łupy. Gyrbezu, matka Tayang Hana, zwykła wyśmiewać Mongołów, mówiąc, że są ludem, który brzydko pachnie i nosi czarną odzież. Być może gdyby kazać sprowadzić ich szlachetne synowe i córki i dać im umyć ręce i nogi, to można by im pozwolić, żeby doiły u nas krowy i owce. Drwiny kobiety rozniosły się szerokim echem po stepie i prędko dotarły do uszu Temujina. Ten zaś chętnie postanowił przybyć do Najmanów, jeszcze zanim ci pofatygują się po jego córki i synowe. Tayang Han widział, że przeciwnik, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć, dalece odbiega od stereotypu stepowej biedoty. Karaczus, niewolników odzianych w ciemne, brudne szaty. Za Mankutami i Urutami podążał jeden samotny wojownik. A kto to jest ten, który tocząc ślinę podchodzi ku nam na czele swych ludzi jak żądny mięsa soku? Zapytał zaniepokojony do żywego Tayang Han. Ten, który tu idzie, to jest mój pobratymiec, Temujin. Na całym jego ciele nie ma miejsca, w które można by wbić szydło odlane z brązu. Nie ma w nim miejsca, w które można by wbić igłę wykutą z żelaza. Czy nie widzicie, że oto nadchodzi mój pobratymiec, Temujin, tocząc ślinę jak sokół spragniony jedzenia? Towarzysze Najmanowie, czy nie mówiliście, że kiedy zobaczycie Mongołów, to nie pozostawicie po nich nawet skórki z nogi jagnięcia? Popatrzcie na nich. Mongołowie rzucili się na przeciwników, rozgorzała zabójcza walka. Duch bojowy Najmanów został jednak złamany jeszcze przed starciem. Prędko zaczęli ulegać przeciwnikom i jedynie zmierzch uchronił ich przed kompletną katastrofą.
Pod osłoną nocy przerażeni Najmanowie zaczęli uciekać, napierając na siebie wzajemnie, spychali się w dół przepaści, na Kukun. Zginąć ich miało tak wielu, że porozbijane od upadku ciała leżały jak opadłe suche gałęzie. Mongołowie nie poprzestawali jednak na tym i następnego dnia bez wytchnienia gnali uciekających. W końcu zdołali zapędzić rejterującego Tianghana w pułapkę bez wyjścia i pojmać go. Z podobną zawziętością gnano jego sojuszników i pomniejszych chanów. Jeżeli byli na tyle rozsądni, by poddać się zwycięzcom, darowano im życie. Jeżeli nie, wybijano ich bez litości, tak aż stawali się popiołem na wietrze, jak tajna historia zwykła eufemistycznie określać pełną eksterminację nieugiętych przeciwników. Temu dżyn nigdy nie torturował pojmanych i nie znęcał się nad nimi. Zabijano szybko i sprawnie, najczęściej dusząc lub łamiąc kręgosłupy, tak aby nie skalać krwią Matki Ziemi. Po pojmaniu Tianghana zwycięzca nakazał przyprowadzić do siebie jego matkę, Gyrbezu, tę samą, która nie tak dawno szydziła z mongolskich kobiet i całego ludu Temudżyna. Na jej widok zwycięzca zapytał jedynie: czy nie mówiłaś, że Mongołowie brzydko pachną? Po co więc teraz przyszłaś? Po tych słowach, nie czekając nawet na jej odpowiedź, Temudżyn wziął sobie Gyrbezu jako kolejną z nałożnic, których liczba według chińskich kronikarzy z czasem sięgnąć miała 500. Latem roku myszy władzy Temudżyna, Chingis-Hana, poddali się Dżadaranowie, Kataginowie, Saudziuci, Dorbenowie, Tajciuci i Ongiraci. Jego stepowy hanat rósł nieprzerwanie od kilku lat i wiele wskazywało, że jako pierwszy od stuleci zdoła zjednoczyć pod swoim buńczukiem wszystkie ludy dzisiejszej Mongolii. Temudżyn miał nieco ponad 40 lat, był ciągle w sile wieku. Jedyny zachowany do naszych czasów szczegółowy opis wyglądu zewnętrznego hana Mongołów zawdzięczamy Minhadżowi al-Siraj Juzdaniemu, który opisywał go kilkanaście lat później jako mężczyznę wysokiej postury, pełnego wigoru, mocnej budowy ciała, o twarzy pokrytej skąpym, siwiejącym zarostem i kocich oczach, charakteryzującego się niespożytą energią, trzeźwością sądów, rozumem i przenikliwością, siejącego postrach rzeźnika, prawego i zdecydowanego pogromcę wrogów, nieustraszonego, zapalczywego okrutnika. Gdy łamał opór Najmanów w 1204 roku, Temudżyn nie mógł tego jeszcze wiedzieć, ale wieczne, błękitne niebo, do którego codziennie wznosił szczere modły, postanowiło obdarzyć go jeszcze 23 latami życia. Han Mongołów wykorzysta ten czas bardzo aktywnie. Lwią część dziejów Temudżyna poznajemy dzięki tajnej historii, sporządzonej około 1240 roku na dworze jego następcy, Ugedeja, a na język polski przełożonej przez Stanisława Kałużyńskiego. Nie znamy prawdziwego tytułu kroniki, która w ogóle nie była przeznaczona do szerszej publikacji. Mongołowie sporządzili ją wyłącznie do użytku dynastii panującej i ewentualnie elit, jako zapis wyczynów Temudżyna i listę tych, którzy mu w nich pomagali. Kronika przetrwała do naszych czasów wyjątkowo szczęśliwie w kopii sporządzonej przez Chińczyków. Po wygnaniu mongolskiej dynastii z Chin, zwycięzcy postanowili zachować akurat tę kronikę, aby na jej podstawie sporządzić słownik chińsko-mongolski. Dla świata zachodniego została ponownie odkryta dopiero w XIX wieku przez rosyjskiego zakonnika. Najstarszymi, legendarnymi przodkami Temudżyna była para, Szary Wilk i Płowa Łania. Przywędrowali oni do ojczyzny późniejszych Mongołów, leżącej między nurtami dwóch rzek, Onon i Kerulen. Po drodze przeszli skuty zimowym lodem Bajkał. Szary Wilk i Płowa Łania spłodzili potomków, ci zaś dawali życie kolejnym pokoleniom, skrupulatnie wymienianym przez tajną historię. Wielu członków tych 22 kolejno po sobie następujących pokoleń nosić miało przydomki, dodatkowo podkreślające coś, co określilibyśmy specjalnymi zdolnościami.
Wśród nich był Dobun Celny, Bartan Dzielny, a poza tym nie jeden ślepy, mądry czy silny. Nie zabrakło też Bodonczara z wiele mówiącym przydomkiem głupi. Przydomki najlepiej podkreślały cechy, które uważano w świecie dawnych Mongołów za dominujące lub najbardziej pożądane. Mongołowie byli niewielkim ludem wciśniętym między bieg dwóch rzek, w miejscu, gdzie nieograniczony, rozłożysty step eurazjatycki łączy się z zalesionymi wzgórzami zwiastującymi syberyjską dzicz. Ich codzienne życie było również połączeniem tradycji pasterskich z egzystencją ludów leśnych, uzależniających przetrwanie od tego, co da im myślistwo, rybołówstwo i las. Otoczeni byli plemionami pokrewnymi, które dopiero później zaczęto zbiorczo określać jako ludy mongolskie w uznaniu zasług rodzinnego plemienia Temudżyna. Od północy sąsiadowali z wojowniczymi Merkitami, od południa zaś z Tatarami, plemieniem, które często wchodziło w interakcje z żyjącymi na południu Chińczykami. Ci ostatni będą niejednokrotnie określać mianem Tatarów wszystkich stepowych nomadów z północy. Określenie Tatar zrobi olbrzymią karierę także na zachodzie, w Europie, gdzie stanie się domyślnym tytułem nadawanym najeźdźcom przybywającym konno z azjatyckich stepów. Poza Tatarami do wspólnej rodziny ludów mongolskich można było jeszcze zaliczyć Kerejtów i południowych Kitanów. Na zachodzie zaś dominowały głównie ludy tureckie, jak Najmanowie, z którymi Temudżyn i jego wierni towarzysze stoczą ciężką kampanię w roku myszy 1204. Mongołowie żyli na granicy żywiołów mongolskich i tureckich, o czym świadczy duża liczba zapożyczeń z języków tych drugich obecna w ich mowie. Dla przykładu, najpopularniejsze w Europie i na Zachodzie w ogóle określenie mobilnego domostwa nomadów, tak zwana jurta, wywodzi się z języka tureckiego. Mongołowie zaś swoje domy określali terminem ger. Tureccy koczownicy niejednokrotnie będą zresztą w przyszłości utożsamiani z Mongołami i Tatarami, tak jak na przykład Tatarzy krymscy, którzy nie mają praktycznie nic wspólnego z tymi Tatarami, z którymi dzielnie walczył Temudżyn, a przed nim jego ojciec Yesugei Batur, czyli dzielny, i paru innych przodków. Mongołowie byli ludem biednym, o czym najlepiej świadczy majątek jednego z ich najbogatszych przedstawicieli, Yesugeja, szacowany na 9 koni. Wierzchowce były dla wszystkich ludów koczowniczych wyznacznikiem statusu i majątku. 9 koni Yesugeja, posiadającego kilkuosobową rodzinę i gromadkę sług, wyglądało niebywale skromnie. Zwłaszcza jeżeli porównamy to z pochówkami dawnych scytyjskich królów grzebanych w chłodnych, lodowych kurhanach Altaju razem z dziesiątkami czy nawet setkami wierzchowców. Prosta egzystencja Yesugeja została zakłócona pewnego dnia, gdy samotnie polował na stepie, gdzieś niedaleko Ononu. Samotny myśliwy spotkał na swojej drodze młodego, merkickiego wojownika, Yeke Chiledu, któremu towarzyszyła młoda, zapewne nastoletnia dziewczyna, siedząca w wózku ciągniętym przez jego konia. Yesugei prędko ocenił wyjątkową atrakcyjność dziewczęcia i czym prędzej pognał do pobliskiego obozowiska, gdzie przebywali jego dwaj bracia. Szybko nakłonił ich do swojego planu. Merkita był tylko jeden. Z łatwością zdołają więc go pokonać i uprowadzić piękną dziewczynę, na którą w normalnych warunkach żaden z nich nie byłby w stanie sobie pozwolić. Yesugei miał już jedną żonę, Sochibel, która nawet urodziła mu dwóch synów, Bektera i Belguteja. Ale najwyraźniej nie mogła równać się z młodą Heilun, bo takie właśnie imię nosiła towarzyszka Merkity. Mongołowie byli społeczeństwem patriarchalnym i egzogamicznym. Małżeństwa zawierano tylko i wyłącznie poza swoim najbliższym otoczeniem. Młody mężczyzna musiał więc poślubić dziewczynę z innego szczepu czy klanu, praktycznie nigdy nie wiedział nic o swojej wybrance. Pierwsze małżeństwo zawsze aranżował ojciec pana młodego, ewentualnie inny starszy krewny. Kolejne mógł już samodzielnie inicjować mężczyzna. Poligamia była traktowana jako coś normalnego, aczkolwiek ilość małżonek ograniczona była przez majętność mężczyzny. Mógł ich wziąć tyle, ile był w stanie utrzymać.
Wnuk Chingis Hana, Batu, miał mieć 26 małżonek, z których każda musiała mieć swoją własną jurtę, gdzie wychowywała dzieci urodzone mężowi. Te same zasady dotyczyły także biedniejszych koczowników, stąd większość z nich musiała się zadowolić jedynie jedną małżonką. Yesugei pognał razem z braćmi i prędko dogonił Merkite. Ten zaś równie szybko zorientował się, że Mongołowie zamierzają odebrać mu młodą żonę. Ruszył przed siebie ścigany przez napastników, starając się ich jakoś zgubić, ale bez sukcesu. Byli nieugięci i dobrze znali te tereny. W końcu Yeke zdołał wrócić do Heilun, a ta przekonała go, aby uchodził przed siebie i porzucił ją. Nie mogli uciec we dwójkę na jednym koniu. Napastnicy z łatwością by ich dogonili i na miejscu zabili Yekego. Na pożegnanie oddała mu swoją koszulę i życzyła, aby znalazł inną żonę, której może przecież dać też na imię Heilun. Przekonany tym Yeke uszedł w step, dysząc żądzą zemsty, którą postara się kiedyś wywrzeć. Jeśli nie on, to jego potomkowie. Warto zaznaczyć, że nikt w stepie, nawet Yesugei i jego bracia, nie uważali Yekego za tchórza. Poniósł porażkę, a jego honor niewątpliwie został zraniony, ale każdy Mongoł czy Merkita rozumiał, że opór stawiany trzem napastnikom był bezcelowy i skończyłby się śmiercią młodzieńca. To nie film z Chuckiem Norrisem, to rzeczywistość. Był on potrzebny swojemu rodowi i plemieniu i nie powinien bezmyślnie szafować swoim życiem. Yesugei zdobył młodą, piękną małżonkę, która urodzi mu 5 dzieci. 4 synów, Temujina, Kasara, Kachyuna i Temuge oraz córkę, Temule. Młodszą o 9 lat od Temujina, przyszłego Chingis Hana. Heilun, pomimo że była dopiero drugą w kolejności i to młodszą małżonką, prędko stała się dla Yesugeia najważniejszą towarzyszką życia. Nie wiemy, jak zniosła uprowadzenie, ale ta forma zdobywania małżonek w stepie była traktowana na równi z bardziej popularną, oficjalną metodą pozyskiwania żon poprzez porozumienie z ich rodzicami. Przyszły Chingis Han przyszedł na świat pod imieniem Temujin jako pierwsze dziecko uprowadzonej Heilun gdzieś między 1155 a 1167 rokiem. Najczęściej podaje się rok 1162, ale nie ma na potwierdzenie tej daty 100% pewności. Poród miał miejsce w uroczysku Delyun Bodak na terenie dzisiejszej Mongolii, kilka kilometrów na południe od granic z obecną Rosją. Noworodek miał ściskać w dłoni sporych rozmiarów skrzep krwi, znak, który już wiele lat po fakcie starano się tłumaczyć jako zwiastun wielkich wojen i podbojów zainicjowanych przez Malca w przyszłości. Gdy przychodził na świat, jego ojciec brał udział w zwycięskiej wyprawie przeciwko Tatarom, w trakcie której pojmał wodza przeciwników, Temujina Oge. Aby upamiętnić ten sukces, nadał synowi imię pokonanego przeciwnika. Imię Temujin wzięło się prawdopodobnie z rdzenia Temur, oznaczającego żelazo lub po prostu metal. Byłby więc kowalem z imienia. Istnieją także inne, mniej popularne interpretacje, jak na przykład ta wywodząca to imię od rdzenia Temul, oznaczającego dziki pęd na złamanie karku. Tak czy inaczej, przyszłość chłopca miała mieć zaskakująco wiele wspólnego z obiema wyżej wymienionymi. Pod jego przywództwem Mongołowie pognają na złamanie karku przez Eurazję, miażdżąc wszystko na swojej drodze żelazną pięścią. Jeden z ich wodzów powie później, że kopyta ich koni obmywają się w oceanach i docierają aż po niebiosa. Yesugei niespecjalnie przejmował się synem. Raz nawet miał go zgubić podczas przenoszenia się z obozowiskiem na inne miejsce. Chłopca przygarnął wówczas na jakiś czas inny klan, a potem zwrócił ojcu. Gdy Temujin osiągnął 9 lat, ojciec postanowił znaleźć mu żonę. Podczas podróży do innego plemienia natknął się na starego przyjaciela, Deja Mądrego, który zaoferował Yesugeiowi swoją 10-letnią córkę Bortę, dziewczynę o blasku na twarzy i ogniu w oczach. Dzieci przypadły sobie prędko do gustu, a Yesugei z radością zaakceptował układ, wręczając zapasowego konia jako dar mający w przyszłości zrekompensować teściowi jego syna oddanie córki.
Dziewczyna należała do klanu Ongiratów, słynnego z nieprzeciętnej urody należących do niego kobiet. Dej Mądry podkreślał nawet, że Ongiraci unikają konfliktów stepowych Hanów, zaś swoje istnienie i pomyślność zawdzięczają urodzie swoich córek i wnuczek, po które ciągle zgłaszają się wszyscy sąsiedzi. W rzeczywistości mariaż z Ongiratami miał w zamyśle Yesugeya zjednać Mongołom ich pomoc w walkach z Tatarami. Temujin został w domostwie swoich teściów, gdzie zgodnie z mongolską tradycją miał poznawać przyszłą żonę i pracować jako ktoś w rodzaju przyszłego syna w ich gospodarstwie. Po kilku latach, gdy oboje dorośli, chłopiec mógł oficjalnie pojąć dziewczynę za żonę i zabrać ją z powrotem do swojej rodziny. Ten sam proces przebył wspomniany wcześniej Yeke Chiledu, jednak po drodze spotkało go nieszczęście w postaci Yesugeya, który razem z braćmi odebrał mu małżonkę, na której poślubienie zapewne pracował u teściów przez parę lat. Mongołowie mieli bardzo specyficzny, patrylinearny sposób określania, czy między kobietą a mężczyzną może w ogóle dojść do małżeństwa. Starano się bowiem zapobiegać kazirodztwu. Temujin nie mógł poślubić żadnej kobiety, z którą łączyło go jakiekolwiek pokrewieństwo w linii męskiej, stąd córki czy wnuczki stryja lub nawet dalekiego kuzyna były kompletnie poza jego zasięgiem. Ta twarda reguła uniemożliwiała także małżeństwa z potomkiniami bardzo odległych męskich krewnych, ale z drugiej strony ożenek z córką czy wnuczką ciotki nie stanowił żadnego problemu, o ile ostatni męski przodek tej dziewczyny był z innego klanu. Promowanie patrylinearnego kosztem matrylinearnego systemu pokrewieństwa było dużą egzotyką, szczególnie dla podróżników z krajów ościennych, np. Europejczyków. Temujin niezbyt długo nacieszył się towarzystwem narzeczonej. Tuż po tym, jak ojciec zostawił go u teściów, przybył do niego posłaniec od Yesugeya z przerażającymi wiadomościami. Jego ojciec był w agonii i wzywał go z powrotem do siebie. Yesugey, wracając do domu po wyswataniu syna, spotkał po drodze grupkę Tatarów i zgodnie ze stepowymi zasadami gościnności przyłączył się do ich skromnej uczty. Było to bardzo ryzykowne, gdyż swój przydomek, Batur, dzielny, otrzymał właśnie ze względu na odwagę okazaną w licznych potyczkach z członkami tego właśnie ludu. Starał się więc zachować swoją tożsamość w tajemnicy przed gospodarzami poczęstunku, ale na jego nieszczęście Tatarzy rozpoznali go. Nie mogli podnieść otwarcie ręki na swojego gościa, dolali jednak trucizny do kobylego mleka, kumysu, którym poczęstowali Yesugeya. Ojciec Temujina udał się po posiłku z powrotem do swojego obozu, ale już podczas tej podróży zaczął czuć się niedobrze. Szybko zrozumiał, że został otruty. Zdołał jednak dotrzeć do rodziny, a tam, powalony przez truciznę, przekazał swoje ostatnie życzenia dzieciom, wśród których znalazł się mały Temujin. Yesugey konał zapewne kilka dni. Pozostawiał po sobie dwie małżonki i siódemkę dzieci, z których żadne nie było jeszcze dorosłe. Rodzinę czekały ciężkie czasy. Był rok 1171. Po opuszczeniu domu rodzinnego, świeżo wydana za mąż kobieta nie mogła już do niego powrócić. Stawała się na zawsze częścią klanu swojego męża. Chyba że nowy klan się jej wyparł. Taka sytuacja wcale nie wyjątkowa miała miejsce w przypadku Heilun i jej dzieci tuż po śmierci Yesugeya. Borjiginowie, klan, którego częścią była rodzina Yesugeya, należał do skromniejszych na stepie. Do tego był podporządkowanym innemu klanowi, Tai Chutom. Yesugey był sprawnym myśliwym i dzielnym wojownikiem. Za życia stanowił znaczne wzmocnienie dla Tai Chutów, razem z którymi udawał się na wyprawy przeciwko Tatarom. Po swojej nagłej śmierci zostawił jednak po sobie 9 członków rodziny, kobiety i dzieci, które nie stanowiły niemal żadnej wartości dodanej dla ich sąsiadów. Zazwyczaj po zgonie męża z jego małżonką żenił się któryś z młodszych braci lub dalszych krewnych. Wśród Mongołów nawet pasierb mógł ożenić się z macochą. Zwyczaj był akceptowalny dopóki nowy małżonek był młodszy od zmarłego męża. Starsi mężczyźni z jego rodu nie mieli prawa żenić się z wdowami po młodszym krewnym, stąd ojciec, stryj czy starszy brat Yesugeya nie mógł pojąć za żonę Heilun.
Kobieta była ciągle dość młoda, nawet według standardów ówczesnej epoki, miała zapewne niewiele ponad 25 lat. Była obrotna, energiczna i przede wszystkim płodna. Niestety miała na utrzymaniu piątkę małych dzieci, które stanowiły zbyt duże obciążenie dla wszystkich krewnych Yesugeya, ci zaś sami mieli na utrzymaniu swoje własne rodziny. Heilun i druga żona Yesugeya, Sochibel, boleśnie przekonały się o swojej bezwartościowości dla krewnych podczas jednego z dorocznych świąt, którego główną atrakcją było, jak to zazwyczaj zresztą miało miejsce wśród dawnych społeczeństw, uczestnictwo w uczcie. Wdowy po Yesugeju nie zostały zaproszone przez pozostałe kobiety do udziału w sieście, na co zareagowały gwałtowną litanią wyrzutów. Ta zaś została skontrowana podobnymi narzekaniami pod ich adresem, wysuniętymi przez pozostałe kobiety z rodu. W obozie doszło do ostrego konfliktu. W końcu jednak dominujący Tajczutowie postanowili odejść, zostawiając Heilun i Sochibel razem z ich dziećmi na niemal pewną śmierć. Heilun starała się jeszcze zawrócić, z pewnym skutkiem, część dawnych sług Yesugeya. Jej sukces był jednak krótkotrwały. Pod osłoną nocy wszyscy i tak wymknęli się z jej obozu, dodatkowo uprowadzając zwierzęta należące do rodziny zmarłego. Tajczuci posunęli się nawet do zabicia pewnego starca, który gromił ich niewdzięczność wobec rodziny Yesugeya. Mężczyzna miał zginąć na oczach 9-letniego Temujina, który nie był w stanie uratować jego życia. Porzucone wdowy po Yesugeju razem z 7 dziećmi podjęły ciężką walkę o przetrwanie. Szczególnie wyróżniła się tutaj Heilun, która całymi dniami chodziła po lasostepie szukając jagód, jadalnych korzeni czy nawet padliny. Starsi chłopcy pomagali matce jak tylko mogli. Temujin z Kazarem mieli polować na małe ptaki i łowić ryby. Oba zajęcia były uważane wśród Mongołów, szczególnie tych zajmujących się pasterstwem, za uwłaczające i będące ostatnią deską ratunku. Skromne pożywienie nie wystarczało do wykarmienia całej rodziny, a na dodatek rodziło konflikty w jej wnętrzu. Po śmierci ojca głową rodu stał się Bekter, najstarszy syn Sochibel, który dwukrotnie bez ceregieli odebrał młodszemu Temujinowi jego zdobycz. Raz był to skowronek, a innym razem jakaś ryba. Skargi zanoszone przez chłopca do matki nie odniosły jednak skutku. Kobieta miała na głowie ważniejsze problemy niż łagodzenie konfliktów między rodzeństwem. Temujin wziął więc sprawy w swoje ręce. Pewnego dnia razem z młodszym Kazarem wzięli łuki i skradając się podeszli samotnego Bektera niczym zwierzynę. Przyrodni brat próbował jeszcze załagodzić konflikt, prosząc chłopców o litość, ale ci byli zdeterminowani. Kazar jako lepszy strzelec przeszył Bektera od przodu, a Temujin, mózg operacji, od tyłu. Jego ciało pozostawiono na stepie, aby uniknąć skalania się poprzez kontakt ze zwłokami. Temujin, ku rozpaczy matki, stał się bratobójcą. Prawdziwość tej historii mocno podbudowuje fakt, że znalazła się nie w jakimś późnym źródle sporządzonym przez muzułmanów, chrześcijan czy Chińczyków, ale właśnie w tajnej historii stworzonej na potrzeby rodu panującego być może zaledwie kilkanaście lat po zgonie Chingis Khana. Kronika przedstawia dzieje najsłynniejszego wodza Mongołów w sposób pozbawiony hagiografii, niesłychanie wręcz obiektywny, często prezentując go z niezbyt przychylnej strony, jako człowieka zapalczywego, zazdrosnego lub zwyczajnie i po ludzku przerażonego. Z pewnością historia przekazywana nam przez nią nie jest pozbawiona przemilczeń, ale w porównaniu do współczesnych jej utworów z Europy czy świata islamu, pisanych na zamówienie dynastii panujących, wydaje się być wyjątkowo obiektywna. Zabicie Bektera nie mogło pozostać niezauważone. Tuż po tym mordzie o Temujina zaczynają się dopominać Tajczutowie. Kronika nie tłumaczy, czy chcieli go ukarać za morderstwo, czy też po prostu dostrzegli w zdeterminowanym chłopcu zagrożenie, które pragnęli zdusić w zarodku. Ostrzeżony przez rodzinę Temujin umknął na jednym z niewielu pozostałych im koni na pobliskie wzgórza, gdzie przez 9 dni krył się w gęstych zaroślach przed tajczuckim pościgiem. Gdy śmierć głodowa zajrzała mu w oczy, wyczerpany opuścił swoją kryjówkę tylko po to, aby wpaść w ręce prześladowców. Tajczutowie pojmali młodzieńca, założyli mu na kark drewniane dyby, jakimi pętano niewolników i zawlekli do swojego obozu. W
Wszystkie filmy biograficzne o Chingis Khanie prezentują ten dość niechlubny fragment jego życia. Żaden z nich jednak nie wspomina, że niewola mogła być zwyczajną karą za bratobójstwo, wzmiankowane przez mongolskie teksty źródłowe z epoki. Nie wiemy, jak długo młodzieniec przebywał w niewoli, zanim zdołał z niej uciec z pomocą jednej z biednych tajciuckich rodzin, której członkowie pomogli mu zdjąć dyby i ukryć się przed kolejnym pościgiem w wełnie na jednym z ich wozów. Tajna historia prezentuje te wydarzenia tak, jakby chłopiec spędził w niewoli góra kilka tygodni, ale w rzeczywistości mógł przez lata być prostym niewolnikiem u tajciutów. Tego nie wiemy, z całą jednak pewnością zdołał wydostać się z uwięzienia i ponownie połączyć z rodziną. Wczesne lata życia temu Dżina upływały pod znakiem nieustannej walki o przetrwanie, tak jego, jak i całej opuszczonej przez krewnych rodziny. Żaden z największych wodzów w historii ludzkości nie startował z tak niskiego pułapu jak syn Yesugeia. Jedynie o Napoleonie możemy powiedzieć, że miał ciężką i skromną młodość. Juliusz Cezar, Aleksander czy Cyrus mieli znacznie, znacznie łatwiej. Tłem wczesnej młodości Chingis Khana nie były jakieś spory o miasta, dzielnice czy wpływy w państwie. Tutaj konflikty wybuchały o upolowanego skowronka, rybę albo udział w rytualnej uczcie. Najlepszym motorem do energicznego działania było widmo śmierci głodowej. Tę szarą egzystencję młodzieńca rozświetlały jednak sporadycznie promyki nadziei. Jego życie jest nie tylko opowieścią o zbrodniach, podbojach i ujarzmianiu kolejnych wodzów, kobiet czy całych ludów. Bardzo ważnym elementem była w nim przyjaźń. Najczęściej trwała i prawdziwa. Wkrótce po ucieczce z tajciuckiej niewoli młody Temujin musiał stawić czoła kolejnemu atakowi na swoją rodzinę. Tym razem jakaś grupka Mongołów wykorzystała słabość rodziny składającej się z dwóch dorosłych kobiet i kilku podrostków. Napastnicy wtargnęli do ich obozowiska i zanim ktokolwiek się zorientował, ukradli 8 koni pasących się tuż obok Geru. Jeźdźcy pognali zdobyczne konie przed siebie, a bezsilny Temujin razem z braćmi nie byli w stanie nic zrobić, nie mając żadnych wierzchowców. Dopiero wieczorem, gdy z polowania powrócił na ostatnim, 9. koniu Kazar, starszy Temujin bez zbędnych dyskusji dosiadł ostatniego konia, niezbyt efektownego bułanka, i pognał za rabusiami. Jechał tak 3 doby, aż spotkał po drodze młodego Mongoła wypasającego konie swojego ojca. Borczu, bo tak nazywał się chłopiec, potwierdził, że widział kilku jeźdźców z 8 pędzonymi luzem końmi. Nie tylko wskazał kierunek, w którym pojechali, ale z miejsca obiecał pomóc nieznajomemu, dodatkowo użyczając mu silniejszego konia ze swojego stada. Temujin i Borczu zdołali dogonić drabusiów i pod osłoną nocy wykraść uprowadzone konie, a następnie umknąć pościgowi. Borczu nie przyjął nawet ofiarowanego mu w podzięce konia, twierdząc, że byłoby to z jego strony nieuczciwe. Dwaj młodzieńcy zostali od tej chwili przyjaciółmi na całe życie. Borczu dołączy do domowników Temujina, będzie mu towarzyszył w praktycznie wszystkich przedsięwzięciach, a za kilka dekad stanie się wodzem całego skrzydła jego wielkiej, stepowej armii. Temujin już w dzieciństwie na własnej skórze przekonał się, jak powierzchowne i bezwartościowe potrafią być więzy krwi. Porzucony przez krewnych na pewną śmierć, nigdy nie okazywał specjalnego przywiązania dalszym członkom rodziny poza braćmi, siostrą i matką. Bezlitośnie karał wszelkich zdrajców, nawet tych, którzy za pomocą zdrady wydawali mu swoich wodzów. Budował swoją pozycję w stepach, dbając o relacje z prawdziwymi przyjaciółmi, takimi jak Borczu. Ludźmi, którzy wspierali go w trudnych chwilach, ryzykując własne życie i majątek. Temujin hojnie ich wynagradzał. Starał się łączyć z nimi więzami krwi, tworząc czasem właśnie z nich swoją prawdziwą rodzinę. Nie wiemy o żadnym z bliskich przyjaciół, który otwarcie zdradziłby go w czasie jego życia. No może za wyjątkiem jednego. Dżamuki. Temujin poznał Dżamukę jako nastoletni chłopiec. Obaj młodzieńcy z miejsca zaprzyjaźnili się, z czasem zawierając coś, co można przetłumaczyć jako pobratymstwo. Mongołowie określali takich bliskich towarzyszy terminem Anda. Związek między Andami był w założeniu silniejszy nawet od więzów krwi. Było to nierozłączne braterstwo.
Kilka dekad później takie właśnie pobratymstwo zawrze z Sartakiem, prawnukiem Czyngis-Hana, książę nowogrodzki Aleksander Newski, a następnie wykorzysta je do odsunięcia zagrożenia od swoich ziem. Temudżin i Dżamuka trzykrotnie w trakcie życia zawierali i odnawiali swój związek, andów, wymieniając drobne przedmioty. Najpierw były to proste zabawki, kostki do gry. Na końcu zaś już jako dorośli mężczyźni wymieniali się złotymi pasami i końmi. Każdy mongolski mężczyzna nosił pas symbolizujący jego męskość i status. Ściągano go praktycznie tylko do modlitwy przed wiecznym, błękitnym niebem, tak aby podkreślić swoją bezbronność w obliczu niebiańskiego bóstwa, Tengriego. Temudżin mógł mieć około 16 lat, gdy wyrwał się z niewoli Tajciutów. Dokładna chronologia wydarzeń z tamtych lat jest owiana mgłą tajemnicy. Wkraczający w dorosłość młodzieniec ciągle pamiętał o swojej dziecięcej narzeczonej Borte, którą musiał zostawić jakieś 7 lat temu. Dzięki osiągnięciu pewnej stabilizacji w życiu mógł z powrotem pomyśleć o żeniaczce. Skierował się więc do rodziny swojej narzeczonej i z radością odkrył, że 17-latka ciągle przebywała u rodziców. Poślubił ją wówczas oficjalnie, a w darze od panny młodej otrzymał cenne sobolowe futro, które zgodnie z tradycją powinien wręczyć swojemu ojcu. Martwemu Yesugejowi na niewiele jednak zdałby się tego typu prezent. Temudżin postanowił więc wykorzystać go inaczej. Wiele lat temu jego ojciec zawarł pobratymstwo ze znaczącym wodzem Kerejtów, Torgiłem, noszącym wywodzący się z języka chińskiego przydomek Ong-Han. Wódz Kerejtów miał wobec Yesugeja dług wdzięczności. Syn zmarłego postanowił więc wykorzystać tę sposobność do zawarcia relacji, która zaważy na jego przyszłym życiu. Udał się do Ong-Hana i wręczył mu, niczym ojcu, sobolowe futro otrzymane od żony. Temudżin chciał się stać symbolicznym synem wodza, co rodziło pewne możliwości i jednocześnie obowiązki wynikające z pokrewieństwa. Młodzieniec liczył na uzyskanie większego poczucia bezpieczeństwa na ciągle targanym konfliktami stepie. W końcu nigdy nie mógł być pewien, czy Tajciuci, Merkici albo inni Mongołowie nie spadną na jego powiększającą się rodzinę lada dzień. Sojusz z Ong-Hanem bardzo podniósłby status młodzieńca. Przyjaciel jego ojca ugościł Temudżina i bez wahania przystał na jego propozycję, czyniąc go symbolicznym synem. Urodzonym w ubraniu, jak mawiali Mongołowie, aby odróżnić takich adoptowanych potomków od tych urodzonych nago, biologicznych synów. Ong-Han przewodził plemieniu mongolskich Kerejtów, którzy zasługują na poświęcenie im chwili ze względu na popularną wśród tego ludu, a egzotyczną z punktu widzenia Dalekiego Wschodu, religię, jaką było chrześcijaństwo w obrządku nestoriańskim. Nestorianie wywodzili się od jednego z patriarchów Konstantynopola, który w V wieku zaczął głosić doktrynę, wedle której Jezus nie mógł narodzić się z Maryi jako Bóg. Zdaniem Nestoriusza Jezus był zwyczajnym człowiekiem, w którym dopiero po jakimś czasie, niczym w świątyni, zamieszkał Bóg Logos. Doktrynę patriarchy prędko uznano za herezję, co nie przeszkodziło jego uczniom w rozprzestrzenianiu tych poglądów w Persji, a następnie Azji Centralnej i na Dalekim Wschodzie. Na stepie nie budowano naturalnie kościołów, nie było też świętych ksiąg, a tamtejsi nestorianie prędko zaczęli dryfować w kierunku synkretyzmu, łącząc to, co rozumieli z tego chrześcijaństwa, razem z własnymi tradycyjnymi kultami. Krzyż Jezusa utożsamiali z 4 stronami świata, a w Synu Maryi szczególnie podziwiali fakt zmartwychwstania, uważając go za szczególnie potężnego szamana. Chrześcijaństwo na Wielkim Stepie konkurowało o duszę nomadów z islamem i buddyzmem, mając z początku bardzo dużą przewagę nad pozostałymi w kwestiach obyczajowych. Buddyści propagowali wegetarianizm, zaś muzułmanie abstynencję od alkoholu. Ani jedno, ani drugie nie były zaś specjalnie mile widziane przez koczowników. Do tego islam wymagał od wyznawców regularnego, rytualnego obmywania się oraz uboju zwierząt w sposób, który powodował duży rozlew krwi. To również wyjątkowo kolidowało z przyzwyczajeniami koczowników. W tajnej historii zachowało się niezrozumiałe już dla nas, ale zdecydowanie pejoratywne określenie stosowane wobec nielubianych współplemieńców. Wyglądasz, jakbyś przypasał ogon muzułmańskiej owcy.
ewidentnie zdradza pewną niechęć wobec islamu i jego wyznawców. Z tych względów to właśnie nestorianizm prędko rozprzestrzenił się wśród tureckich Najmanów i mongolskich Kerejtów, gdzie religie te wyznawali m.in. dziadek i stryj Onghana. Dziadek przybranego ojca Temudżyna po chrzcie przybrał nawet imię Markus, niczym święty Marek. Stryj Onghana z kolei został ochrzczony jako Kurdakus, co jest zniekształconym greckim Kyriakosem. Wojska Temudżyna już na wczesnym etapie jego kariery będą składać się nie tylko z wierzących w szamanizm Mongołów. Obok nich będą maszerowali także muzułmanie, buddyści i wierzący w Chrystusa Nestorianie. Jego najmłodszy syn Tołuj ożeni się zresztą także z Nestorianką. Podobnie drugi syn, Ugedej. W nieco późniejszych bitwach nad Kałką i pod Legnicą chrześcijanie będą brali udział nie tylko po przegranej stronie. Nowy sojusz z Onghanem okazał się świetnym ruchem i jak miało się wkrótce okazać, bardzo szybko przydał się Temudżynowi. Jego obozowisko zaczęło się powoli powiększać o nowych przyjaciół, żonę i inne anonimowe osoby. Jedną z nich była pewna staruszka, która pewnej nocy prawdopodobnie uratowała przyszłemu Hanowi i jego rodzinie życie. Starsza kobieta miała doskonały słuch i kiepski sen. Łatwo więc wybudziła się, a w uszach zaczęły jej dudnić odgłosy zbliżających się jeźdźców. Wielu jeźdźców. Błyskawicznie zerwała się na nogi i obudziła resztę śpiących w sąsiednich gerach. Temudżyn prędko ocenił sytuację i zarządził ucieczkę. Mongołowie często dokonywali rabunkowych rajdów na członków wrogich bądź zwyczajnie obcych plemion. W ich trakcie skupiano się przede wszystkim na rabunku. Bardzo rzadko pozbawiano kogoś życia, a jeżeli już to wyłącznie broniących obozowiska mężczyzn. Uprowadzano młode kobiety i część wybranych dzieci, szczególnie młodszych, które stawały się niewolnikami u swoich zdobywców. Starszych i chorych ignorowano, podobnie większość dzieci. Jeżeli atakujący dysponowali niemożliwą do zniwelowania przewagą, trzeba było uciekać, a jak zawsze w takich sytuacjach pierwsi ewakuowali się mężczyźni z najechanego obozu. Tylko im groziła śmierć w razie pozostania na miejscu, a to głównie od nich zależało przetrwanie klanu. Reiterowali więc na step, aby przeżyć, zebrać większe siły i w miarę możliwości odbić utracony dobytek i rodziny oraz zemścić się na napastnikach. Podobnie uczynił teraz Temudżyn i jego bracia. Wszyscy, razem z Borczu, który był wtedy w obozie, dosiadli koni. Na kolejne wskoczyła Heilun i siostra Temudżyna, Temul. Dla Borte, Soczybel i staruszki, która uratowała obozowisko, nie wystarczyło już wierzchowców. Starsze kobiety ukryły Borte w wełnie na wozie, z którym zaczęły oddalać się od obozowiska w stronę pobliskiego lasu. Było jednak za późno. Dostrzegli ich bowiem Merkici. Tajna historia podaje, że na obóz napadło 300 Merkitów, którzy dowiedzieli się, że Temudżyn zawarł małżeństwo. Przybywali więc, aby zemścić się po 18 latach za krzywdę Jekego Chiledu, któremu Yesugej odebrał kiedyś Heilun. Naturalnie, sama Heilun, nawet gdyby nie zdążyła umknąć, nie przedstawiała już dla Merkitów żadnej wartości i nikt by się nią nie zainteresował. Była grubo po 30, wyniszczona przez piątkę dzieci, które musiała urodzić i wychować, porzucona przez rodzinę po śmierci Yesugeja. W tej opowieści Heilun była niczym Hanka z chłopów, wygnana przez Borynę, opuszczona przez Antka. Merkici szukali Borte, aby zemścić się na rodzie Yesugeja i dopięli w końcu swego. Przeszukali wóz z wełną, w którym znaleźli młodą małżonkę Temudżyna. Wyjątkowo zabrali także ze sobą pozostałe kobiety, które oddali jakimś mężczyznom w obozie, jako żony i służące. Temudżyn tymczasem razem z braćmi i towarzyszami gnał na złamanie karku ścigany przez merkicki pościg. Uciekał w kierunku Burkan Kaudun, najbardziej wyniosłej góry w okolicy, na której gęsto zalesionych zboczach zamierzał się ukryć i przeczekać zagrożenie. Merkici nie zdołali pojmać żadnego z uciekinierów. Musieli zadowolić się zdobyciem Borte. Z pewnością nie mieli też czasu na przeczesywanie dzikich zagajników pokrywających rozległe pasmo. Odjechali więc z powrotem na północ, do swoich siedzib. Zawsze ostrożny Temudżyn wysłał za nimi zwiadowców, podejrzewając pułapkę.
Zanim wysłannicy zdołali upewnić się, że napastnicy faktycznie oddalili się w swoją stronę, syn Yesugeja udał się samotnie na sam szczyt wzgórza, aby być jak najbliżej Tengriego. Tutaj stanął przed bóstwem, przerażony i bezbronny, zdjął pas i czapkę. Czynności te mongolski mężczyzna podejmował tylko wtedy, gdy chciał się modlić lub ukorzyć przed wyjątkowo potężnym zwierzchnikiem. Z gołą głową i pasem przewieszonym przez szyję Temujin dziękował Bogu Nieba za ocalenie. Dziękował także staruszce, mającej słuch doskonały niczym łasica. Dziewięciokrotnie wstawał i upadał przed wiecznym błękitnym niebem, dziękując za ratunek. Tajna historia przytacza w jednym z fragmentów słowa znacznie starszego już Temujina, który wiele lat później przyznawał się do przerażenia w tym momencie. Lęk prędko jednak przeminął, ustępując miejsca rozpaczy z utraty młodej żony, wściekłości i pragnieniu zemsty. W tym momencie swoje owoce wydała niedawno zadzierzgnięta relacja z Ong-Hanem. Temujin razem z druhami pognał do wodza, który niedawno symbolicznie go adoptował, prosząc o pomoc w zemście i odzyskaniu utraconej żony. Z oburzeniem donosił, że 3 merkickie rody napadły nań i opróżniły jego małżeńskie łoże. Mężczyzna, któremu porwano małżonkę, miałby duży problem w znalezieniu kolejnej, stąd Temujin, pragnąc znaleźć kolejną partnerkę, musiałby również ją porwać, wpisując się w niekończący się festiwal porwań, przemocy i chaosu panującego na stepie. Ong-Han z przyjemnością obiecał pomóc młodzieńcowi. Od dawna planował najechanie ziem Merkitów, a zniewaga wyrządzona jego adoptowanemu synowi była wspaniałym pretekstem do zmobilizowania zależnych od niego plemion. Sam Ong-Han był w młodości dwukrotnie ofiarą takich porwań. Jako 7-letnie dziecko zniewolili go Merkici, zmuszając chłopca do pracy na ich polach prosa, aż w końcu odbił go ojciec. Później porwali go Tatarzy, ale tym razem zdołał samodzielnie uciec spod ich jarzma. Jednym z sojuszników starego wodza Kerejtów był Dżamuka, Anda Temujina, mocno lobbujący za zorganizowaniem wyprawy odwetowej. Wiadomość wysłana przez Dżamukę rozwiewała wszelkie wątpliwości co do planów. Dowiedziałem się, że opustoszało łoże pobratymca Temujina i moje serce cierpiało. Dowiedziałem się, że rozdarto mu piersi i cierpiała moja wątroba. Mszcząc się, zniszczymy Merkitów i uratujemy waszą Bortę. Runiemy niespodziewanie z góry na tego tchórzliwego Merkita. Obalimy wyniosły szkielet jego jurty i zagarniemy w niewolę wszystkie bez reszty jego młode żony i synów. Połamiemy święte ramy drzwi jego jurty i zagrabimy, aż pozostanie pustka, cały jego lud poddany. Pokropiłem swój z daleka widoczny buńczuk. Uderzyłem w swój bęben o grzmiącym głosie, pokryty skórą czarnego byka. Dosiadłem swego rączego, karego konia. Przyodziałem swoją twardą jak stal zbroję. Chwyciłem w rękę swą hartowaną dzidę. Założyłem nacięciwe strzałę z drzewa brzoskwini. Powiedzcie, że jestem gotów wyruszyć do walki z merkitami rodu Kat. Kerejci i Mongołowie przeprowadzili mobilizację i wkrótce ruszyli na północ, prowadząc wielkie siły dowodzone głównie przez Ong-Hana i Dżamukę. Drużyna Temujina była nieliczna, on sam zaś, chociaż miał walczyć w pierwszej linii, nie był ważnym dowódcą w trakcie tej ekspedycji. Merkici zostali kompletnie zaskoczeni. Prawdopodobnie nie podejrzewali skali kontaktów, jakie był w stanie uruchomić młodzieniec. Tysiące Kerejtów razem z towarzyszącymi Mongołami i innymi mniejszymi plemionami spadły znienacka na zaskoczonych Merkitów, paląc i rabując ich osady, zanim zdołali oni zmontować potężniejszą koalicję do odparcia ataku. Znalezienie Borte nie było łatwe i trwało dość długo, ale w końcu w dramatycznych okolicznościach małżonek zdołał natrafić na porwaną żonę. Borte sama nie zdawała sobie sprawy z tego, kto napadł na osadę, w której była przetrzymywana jako branka i żona jednego z merkickich wojowników. Z początku sama zaczęła uciekać razem z pozostałymi merkickimi kobietami i dziećmi. Dopiero gdy usłyszała swoje imię i zobaczyła wojownika dosiadającego konia o uździe identycznej z tą, jaką miał Temujin, rzuciła się w jego kierunku. Małżonkowie znowu byli razem. Pozostałych dwóch starszych kobiet nie zdołano odbić.
Jedna z nich, zapewne Sochibel, żyła od czasu porwania z jakimś Merkitą i wstydząc się tego, celowo uciekła do lasu, gdzie słuch po niej zaginął. W tym samym kierunku gnał przerażony Chilger Siwacz, merkicki wojownik, któremu oddano Bortę. Wiedział, że Temujin zabije go na miejscu, mszcząc się za upokorzenie, jakie go spotkało. W zdobytych osadach zwycięzcy zaczęli bowiem wyłapywać mężczyzn odpowiedzialnych za łupieszczy najazd na osadę Temujina. Wszyscy byli z jego inicjatywy zabijani na miejscu. Tajna historia dodatkowo informuje, że zagładzie ulec miały także ich rody, aż po potomków ich potomków, co jest charakterystycznym zwrotem odzwierciedlającym zapewne wybijanie wszystkich męskich spadkobierców ludzi, których drzewo genealogiczne zamierzano zniszczyć. Podczas najazdów nie zabijano kobiet, zresztą jak wiemy nie uważano, aby przedłużały one jakikolwiek ród, gdyż całe dziedziczenie w mongolskiej tradycji było patrylinearne. Walki na stepie nie kończyły się wcale jakimiś potwornymi hekatombami. Zazwyczaj pod miecz szli jedynie członkowie dominującej elity. Większość ich współplemieńców była w stanie uciec przed napastnikami i za jakiś czas, po okrzepnięciu, zaplanować zemstę. Najazdy miały chaotyczny charakter i tuż po osiągnięciu przewagi, atakujący zamiast gonić pokonanych, rzucali się do nieskrępowanego rabunku zdobytego obozu. W tych małych, plemiennych wojenkach mało kto szukał honoru. Liczył się jedynie łup. Mongołowie zwali takie porachunki psimi wojnami. Temujin ponownie połączył się z Bortę, ale pełnię szczęścia zakłócił pewien drobiazg. Detal. Trudny jednak do przeoczenia. Bortę była w zaawansowanej ciąży. Żadna z kronik nie informuje nas, ile czasu upłynęło od porwania do uwolnienia kobiety. Wydaje się jednak, że był to czas na tyle długi, że nawet wśród średniowiecznych Mongołów zakiełkowała uzasadniona niepewność co do ojcostwa przyszłego dziecka. Tuż po wyzwoleniu z merkickiej niewoli, Bortę urodziła Temujinowi syna, którego ten przyjął jak swojego, nadając mu imię Joji, czyli gość. Do dzisiaj nie ustają dyskusje o motywy nadania takiego, a nie innego imienia. Czy Temujin chciał w ten sposób podkreślić, że chłopiec był jedynie gościem w jego domostwie? Czy imię wzięło się z faktu, że malec przyszedł na świat, gdy cała rodzina była w gościnie u Dżamuki? Tego nie dowiemy się już nigdy. Porwanie Bortę to z pewnością najbardziej brzemienne, w przenośni i dosłownie, zdarzenie tego typu w historii ludzkości. Uprowadzenie legendarnej Heleny Trojańskiej, nawet gdyby faktycznie zaowocowało wyniszczającą 10-letnią wojną i zagładą wielkiego miasta, byłoby niczym wobec konsekwencji dramatu żony Temujina. Joji został uznany przez przyszłego Chingis Hana za pierworodnego syna. Temujin nigdy oficjalnie nie podważał pochodzenia Joji'ego, którego zresztą bardzo cenił, a sam fakt uznania go pokazuje ludzką stronę przyszłego Hana, tak samo jak przerażenie towarzyszącemu podczas ucieczki przed Merkitami. Kolejni synowie Temujina i Bortę nie będą jednak tak wyrozumiali wobec starszego brata, otwarcie podważając jego prawa do sukcesji i w ogóle przynależności do tzw. dynastii Chingisydów. Joji otrzyma swoją dzielnicę po śmierci oficjalnego ojca, ale w społeczeństwie uznającym dziedziczenie jedynie w linii patrylinearnej, tak on jak i jego potomkowie, w tym słynny Batu Han, zawsze będą zmagać się z pomówieniami pozostałych potomków Temujina. Dla wielu Joji był po prostu synem Chilgera Siwacza, merkickiego wojownika wyróżniającego się wyłącznie siłą fizyczną, człowieka, którego tajna historia określa terminem czarnogłowego, używanym powszechnie do podkreślenia niskiego urodzenia i przynależności do pospólstwa. Wątpliwości co do ojcostwa Joji'ego, pozornie nieistotne dla samego Temujina, będą przyczyną licznych wstrząsów i machinacji politycznych przez całe stulecie po jego śmierci. Po zwycięstwie nad Merkitami, Temujin razem z rodziną, towarzyszami i stadami dołączył do swego pobratymca Dżamuki. Młodzieńcy razem prowadzili ludzi i stada należące w większości do Dżamuki. Obaj często okazywali sobie przyjaźń i przywiązanie. Odnowili także zawarte już w dzieciństwie braterstwo, a po ceremonii i wesołych zabawach poszli spać do Geru, symbolicznie przykrywając się jednym wełnianym płaszczem, tak jak biologiczni bracia.
Młodzi mężczyźni byli dla siebie niczym dwa dyszle u jednego wozu, jak zwykli mawiać Mongołowie. Wozy używane na stepie, zwłaszcza te mniejsze, często miały dwa dyszle, a wśród koczowników osobę bardzo ważną zwykło się określać właśnie jako drugi dyszel u wozu. Radość z tej szczerej przyjaźni nie miała trwać jednak wiecznie. Temu Dżin dał się poznać jako odważny, rozsądny i bardzo lojalny młody wojownik. Stopniowo zjednywał sobie coraz większe poważanie, objawiające się rosnącą liczbą stronników. Dżamuka, sam będący młodym wodzem, prawdopodobnie zaczął odczuwać zmęczenie, a być może zwyczajną zazdrość i niechęć do pobratymca. Pewnego razu, jakby nigdy nic, Dżamuka zarządził, aby ich obozy zostały rozdzielone. Temujin miał zająć się owcami i kozami, on zaś bardziej zaszczytnymi końmi. Syn Yesugeya z początku milcząco zaakceptował decyzję Dżamuki, udał się jednak po radę do matki. Zanim zdołał ją znaleźć, Borte sama zagrała na jego ambicje, wyjaśniając mu, że Dżamuka najzwyczajniej w świecie jest nim zmęczony i lepiej będzie, jeżeli ich drogi się rozdzielą. Jeszcze tej samej nocy Temujin, akceptując opinię żony, nakazał swoim ludziom zwinąć obóz, zabrać własne stada i ruszyć bez pożegnania przed siebie. Mężczyźni byli w mongolskiej rodzinie zdecydowanymi przywódcami, ale jeżeli chcielibyśmy ich właśnie określić jako głowy rodu, to kobiety często bywały szyjami, tak jak Borte. Kobieta mogła wpłynąć na ambicje męża. Wielu stronników Dżamuki, widząc odchodzącego Temujina, również zwinęło swój dobytek i udało się za nim, widząc w nim wartościowszego przywódcę. Dżamuka nie interweniował, ale tego dnia drogi dwóch wiernych przyjaciół ostatecznie się rozeszły. Obaj mieli pewnie około 20 lat, a zdarzenie miało miejsce gdzieś na początku lat 80. XII wieku. 41 pomniejszych wodzów plemiennych poparło wówczas Temujina. Zdecydowana większość ciągle jednak wspierała Dżamukę. Wśród Mongołów, uzależnionych wówczas od Kerejtów, pojawiła się myśl, aby wybrać ze swojego grona Hana. Stanowisko to zaproponowano czterem kolejnym, zasłużonym wiekiem i osiągnięciami mężczyznom, ale wszyscy odmówili. Najwyraźniej funkcja Hana nie była na tyle zachęcająca, aby podejmować się związanego z nią ryzyka. Po ich odmowach propozycję skierowano do piątego w kolejności Temujina. Ten bez wahania ją zaakceptował. Fakt odrzucenia funkcji Hana przez kilku innych mężczyzn będzie przezeń w przyszłości wykorzystywany w wewnętrznych konfliktach, podczas których będzie mógł wprost mówić swoim współplemieńcom, że przyjął funkcję, o której nikt nie marzył. Mongołowie wierzyli, że władza Hana jest uświęcona przez Tengriego, co nadawało przywódcy pewien nimb nadnaturalnej wielkości. Nie chroniło to jednak przywódców przed zdradami i morderstwami. Temujin zaś, przyjmując tytuł Chingis Hana gdzieś około 1182 roku, nie stawał się jeszcze tym potężnym kaganem panującym nad większością ludów stepowych od Mandżurii do Kazachstanu, jakiego znamy z historii. Na to będzie musiał jeszcze poczekać około dwóch dekad. Pod swoim przewodnictwem skupił jedynie część mongolskich klanów. Zresztą tuż po objęciu władzy musiał prędko zawiadomić o tym fakcie swojego zwierzchnika, Ong Hana, prosząc go o akceptację i błogosławieństwo. Ong Han z chęcią zaaprobował nowego wasalnego, Hana, tym bardziej, że pozycja Temujina była nie w smak Dżamuce, również starającemu się o zdobycie dominacji na stepie. Wydaje się, że stary Ong Han umiejętnie podsycał wzajemną wrogość i niesnaski między dwoma dawnymi przyjaciółmi, zmniejszając w ten sposób ryzyko powstania poważnej, scentralizowanej konkurencji dla własnej władzy. Wśród historyków i językoznawców od dawna trwa nierozstrzygnięty spór o znaczenie tytułu Chingis. Najczęściej można spotkać się z hipotezą, że tytuł wywodzi się z tureckiego Tengis, oznaczającego zbiornik wodny, morze, ocean. Mongołowie wierzyli, że woda oplata całą planetę niczym krwiobieg, przenikając ją wzdłuż i wszerz. Czyżby ich Han miał być panem całego świata? Nie za wcześnie? Christopher Beckwith, filolog specjalizujący się w językach Dalekiego Wschodu, spekuluje, że przez morze lub ocean w tytule Chingisa Mongołowie mogli rozumieć tak naprawdę morze traw, czyli wielki step. Inni badacze z kolei widzą w Chingisie tytuł wywodzący się z mongolskich terminów określających siłę i potęgę.
Chinggis Khan starał się powoli jednoczyć kolejne mongolskie klany, zwiększając potęgę, jaką dysponował, ale zewsząd otoczony był przez konkurujące z nim szczepy, które nawet jeżeli nie okazywały mu otwartej wrogości, bywały bardzo chwiejnymi sojusznikami. Tak wyglądała sytuacja z Dżurkinami. Ten szczep szczycił się nieco szlachetniejszym pochodzeniem i większym bogactwem od Mongołów Temudżyna. Dżurkinowie zawarli z młodym Hanem sojusz, ale kilkukrotnie wystawili go do wiatru bądź użyli go na opał, jakby to ujęli sami Mongołowie. Pomimo obietnicy nie wzięli udziału w wyprawie przeciwko odwiecznym wrogom, Tatarom, a jakby tego było mało, obrabowali mongolski obóz podczas nieobecności Hana. Temudżyn, pomimo tych zniewag, wyciągnął w kierunku Dżurkinów przyjazną dłoń, zapraszając ich na wspólną ucztę. W jej trakcie jeden z dżurkińskich młodzieńców próbował jednak ukraść mongolskie konie, w czym starał się przeszkodzić mu Belgytej, przyrodni brat Temudżyna. Drogę interweniującemu w obronie wierzchowców Belguteja zastąpił jednak Buri Siłacz, niepokonany dżurkiński zapaśnik. Ludy dawnej Mongolii zazwyczaj rozwiązywały konflikty między równymi statusem mężczyznami przez pojedynki obnażonych od pasa w górę zapaśników. I tak chciał ten konflikt załatwić Belgytej, który już zdjął kaftan. Buri nie zamierzał jednak walczyć z Belgytejem jak równy z równym i hańbiąco ciął go mieczem po klatce piersiowej, rozlewając nieco krwi. W systemie myślenia Mongołów rozlanie cudzej krwi było szczególnie poniżające. Belgutej natychmiast pobiegł do Temudżyna, a ucztujący z obu stron rzucili się na siebie, walcząc pięściami, miskami i kubkami. Na szczęście podczas uczty nie byli uzbrojeni. Cierpliwy dotychczas Temudżyn wreszcie zarządził po tym zajściu odwet. Mongołom udało się wkrótce napaść z zaskoczenia na jedno obozowisko Dżurkinów, a następnie kolejne, rozbijając ich opór. Wodzowie dżurkińscy, widząc klęskę, gnali co sił ukryć się w jakichś niegościnnych zakamarkach, aby zwyczajem ludów stepowych przeczekać zagrożenie i powrócić za jakiś czas z zemstą. Nie udało im się jednak. Temudżyn zdołał wszystkich wyłapać, a następnie zorganizował proces, w trakcie którego pokonani dżurkinowie wobec świadków musieli przyznać, że faktycznie złamali dane Mongołom słowo. Chinggis Khan zgodnie z prawem skazał wszystkich na śmierć. Wyrok wykonano bezzwłocznie. Po wycięciu wodzów wrogiego szczepu, Han Mongołów zarządził wcielenie pozostałych dżurkinów do swojego ludu, rozdzielając ich klany pomiędzy poszczególne mongolskie obozowiska. Nie uczyniono z nich jednak niewolników. Stali się pełnoprawnymi członkami społeczności, musieli jednak uznawać przywództwo Hana Mongołów. Te pierwsze ruchy zwiastowały charakterystyczne cechy przyszłej polityki Temudżyna wobec ludów stepowych. Bezlitosne tępienie zdrajców i opornych, połączone z wspaniałomyślnym traktowaniem pokonanych ludów, o ile tylko były skłonne uznać jego zwierzchnictwo. Po zwycięstwie nad Dżurkinami, Mongołowie zorganizowali wspólną z pokonanymi ucztę, w trakcie której Temudżyn rozkazał zorganizować pojedynek zapaśniczy między Belgytejem i Burim Siłaczem. Buri, nie chcąc irytować nowego wodza, chętnie przystąpił do zapasów, ale już na samym początku celowo dał się przewrócić słabszemu przeciwnikowi. Belgytej przygniósł Buriego do ziemi i usiadł mu na plecach. Nie wiedząc co czynić dalej, spojrzał w kierunku Temudżyna. Ten patrzył beznamiętnie. W pewnym momencie jednak od niechcenia przygryzł dolną wargę. Na ten znak Belgytej, ciągle siedzący na plecach Buriego, chwycił go i pociągnął gwałtownie w taki sposób, że zebrani usłyszeli jedynie trzask pękającego kręgosłupa. Sparaliżowany Buri Siłacz, niepokonany dżurkiński zapaśnik, został następnie porzucony na stepie, bez pomocy i pogrzebu. Przynajmniej nie rozlano jego krwi. Zgromadzeni w mig zrozumieli przesłanie. Temudżyn powoli budował swoją pozycję w stepie, przeciągając na swoją stronę kolejne klany. Zdecydowana większość jego stronników dołączała do niego dobrowolnie, widząc w nim godnego zaufania przywódcę. W tym czasie powiększała się także jego rodzina. Po pierworodnym Dżoczim, Borte urodziła mu trzech synów: Czagataja, Ugedeja i Tołuja. Chłopcy dorastali, ucząc się tego, co będzie im niezbędne w twardym życiu na stepie, m.in. strzelania z łuku i jazdy konnej. Nastoletni synowie Temudżyna będą regularnie brali udział w jego kolejnych kampaniach, ryzykując życie i zdrowie tak samo jak niżej urodzeni wojownicy.
Zrastające znaczenie Temudżyna nie uszło uwagi Dżamuki. Ten ostatni zrozumiał, że step jest za mały dla nich obu. Otwarty konflikt wybuchł już wkrótce, a iskrą, która rozpaliła wzajemną waśń, była śmierć Tajczara, młodszego brata Dżamuki. Młodzieniec połakomił się na mongolskie konie, ale został przyłapany na gorącym uczynku i zabity przez pasterzy podlegających Temudżynowi. Jego wina była ewidentna, ale Dżamuka nie zamierzał zignorować śmierci krewniaka. Na stepie wybuchła wojna. Obaj wodzowie byli już dojrzałymi mężczyznami po 30. Na stepach Mongolii nie było bardziej obiecujących przywódców. Powszechnie zdawano sobie sprawę, że któryś z nich przejmie schedę po Onghanie, który doczekał się co prawda syna Sengyma, ale ten nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań. Walka o panowanie nad stepem miała rozegrać się między dwoma hanami, niegdyś najbliższymi przyjaciółmi. Obaj zebrali spore siły, a ich wojska zwarły się pod Dawan Bałdżit. Temudżyn miał wówczas rzekomo dysponować nieco ponad Tymenem, czyli 10 000 wojowników. Dżamuka zaś według źródeł miał pewną przewagę. Jeszcze przed walką dołączyło do niego 13 plemion. Temudżyn nie zamierzał jednak poddać się bez walki, wierząc, że zdoła przechylić szale zwycięstwa na własną stronę. Zdecydowaną większość sił stanowiła lekko zbrojna jazda uzbrojona w łuki, z których zasypywano przeciwników do momentu, gdy ich siły zaczynały wykazywać zmęczenie i pierwsze oznaki pękania dyscypliny. Wtedy do walki wkraczała cięższa, opancerzona, elitarna kawaleria uzbrojona w lance, rozbijając przeciwnika. Bitwy były dość chaotycznymi starciami, mającymi dużo wspólnego z polowaniami na zwierzynę. Walczące ze sobą strony składały się z kontyngentów, które zbierały się tuż przed kampanią, a następnie rozchodziły się do swoich siedzib zaraz po niej. Wynik starcia zależał niejednokrotnie od szczęścia. Sami walczący również przypisywali spore znaczenie mocom nadprzyrodzonym. Jakiś czas przed starciem z Dżamuką, podczas boju z jednym ze stepowych plemion, przeciwko siłom Temudżyna stanęli rzekomo potężni szamani, zdolni kierować siłami przyrody. Obecność czarowników przeraziła Mongołów, którzy zatrzymali się w bezpiecznym miejscu, obserwując poczynania szamanów. Ci zaś przystąpili do swoich inkantacji, aż wreszcie udało im się przywołać potężną burzę. Niestety dla czarowników nawałnica, zamiast zwrócić się w kierunku Temudżyna, uderzyła z pełną mocą na ich własne wojska. Mongołowie uznali to za efekt opatrzności wiecznego, błękitnego nieba i wcale się im nie dziwię. Pod Dawan Bałdżit Tengri nie okazał jednak wsparcia Temudżynowi, a jego siły, pomimo wyrównanej walki z przeciwnikiem, w końcu uległy stronnikom Dżamuki i musiały wycofać się z pola bitwy. Zwycięzcy, jak zwykle w takich sytuacjach, nie ścigali pokonanych, aby rozbić ich doszczętnie. Zamiast tego zajmowali się łapaniem zabłąkanych koni oraz plądrowaniem ciał poległych i ich obozowiska. Pojmanych zazwyczaj starano się wymienić za cenny okup. Stepowi pasterze żyli z gospodarki ekstensywnej, w której nie było zbyt dużo miejsca dla niewolników, szczególnie mężczyzn. Utrzymanie plemion zależało głównie od przeganiania stad zwierząt hodowlanych, do których, zdaniem europejskiego podróżnika Giovanniego da Piano del Carpiniego, zaliczano bydło, owce, kozy, konie, a czasem także wielbłądy. Mongołowie nie hodowali świń. Pilnowanie takich stad wymagało od pasterzy dosiadania koni, a to samo w sobie rodziło ryzyko, że postawiony na straży stada niewolnik po prostu ucieknie. Jak wiemy zresztą, Onghan w młodości zdołał właśnie w ten sposób umknąć Tatarom. W efekcie tych ograniczeń najczęściej niewolono wyłącznie kobiety i ewentualnie dzieci, które mogły posługiwać w gospodarstwie domowym. Po bitwie pod Dawan Bałdżit w ręce Dżamuki wpadło kilkudziesięciu stronników Temudżyna, których postanowił przykładnie ukarać. Wybrał do tego sposób, jaki wzbudził odrazę nawet u jego zwolenników. Jednemu z wodzów Temudżyna obcięto głowę, którą Dżamuka następnie przytwierdził do ogona swojego konia. Krew płynąca z szyi zabitego kalała jego pamięć, a umieszczenie jego głowy będącej siedzibą duszy przy końskim zadzie również nie dodawało mu splendoru. Jakby tego było mało, 70 młodych stronników Temudżyna na rozkaz Dżamuki ugotowano żywcem w wielkich kotłach. Ta kara miała symbolicznie unicestwić ich duszę. Mongołowie bardzo rzadko uciekali się do takich okrucieństw.
Życie przeciwników niewiele dla nich znaczyło, ale znęcanie się nad pokonanymi bądź zabitymi, co do zasady, nie leżało w ich naturze. Egzekucje, także te masowe, przeprowadzano szybko, sprawnie i bez zbędnych ceregieli. Dżamuka w tajnej historii nosi dość zaszczytny przydomek – Sechen, czyli mądry. Jest też ukazany tam jako dość szlachetny i prostolinijny wojownik. Dopiero późniejsze o dekady przekazy zaczęły czynić z niego wyrachowanego, zdradliwego przeciwnika, ale wydaje się, że to właśnie ta najstarsza kronika przekazuje nam najbliższą prawdzie twarz pobratyńca Temujina. Nie wiadomo z jakich przyczyn uciekł się do takiego okrucieństwa po zwycięstwie pod Dawan Baujit. Nie przysporzyło mu ono chwały wśród rodaków. Wielu z nich zaczęło wręcz patrzeć przychylniejszym okiem na pokonanego. Zazwyczaj przyjmuje się, że bitwa pod Dawan Baujit miała miejsce około 1186 roku, a tuż po niej następuje dość mroczna dekada w życiu Temujina, który wyłania się dopiero w 1196 roku podczas zwycięskiej pacyfikacji Tatarów, przeprowadzonej razem z wojskami chińskiej dynastii Qin, czyli tzw. Dżurdżenów. Co porabiał nasz bohater przez tę dekadę? Mongolska kronika jest w tym temacie niezbyt wylewna, ale w niektórych chińskich źródłach zachowały się relacje mówiące, że przez kilka lat Temujin służył chińskim Dżurdżenom, a nawet że był ich niewolnikiem. Nie wiadomo, na ile są to wiarygodne informacje, a na ile zwyczajne pomówienia, ale jest bardzo prawdopodobne, że pokonany Temujin wyemigrował razem z rodziną i najbliższymi stronnikami na południe, gdzie mógł zaciągnąć się do służby u Dżurdżenów. Nie byłoby to zresztą niczym niezwykłym. Koczownicy, którzy nie znajdowali dla siebie miejsca na stepie, zazwyczaj albo starali się zaciągnąć na służbę u bogatych cywilizacji osiadłych, albo w razie odmowy napadali na ich miasta. Był to stary scenariusz powtarzany wcześniej m.in. przez Hunów, Żużanów czy Awarów. To zresztą tłumaczyłoby, dlaczego podczas podboju północnych Chin Chinggis Khan dysponował tak dobrą znajomością spraw wewnętrznych ich państwa. Teoria o dekadzie spędzonej w charakterze najemnika Dżurdżenów jest prawdopodobna, ale nie ma żadnych twardych dowodów na jej potwierdzenie. Jeżeli faktycznie Chinggis Khan musiał wyemigrować na służbę do Dżurdżenów, to nic dziwnego, że autor tajnej historii pominął ten element jego biografii milczeniem, nie chcąc przyznać, że twórca imperium służył przez jakiś czas dynastii, którą niedługo potem obalił. Oczywiście możliwe jest też, że po prostu zszedł z oczu Dżamuce i ciągle przebywał przez te lata gdzieś na stepie. Temujin powraca ponownie na scenę około 1196 roku podczas kampanii przeciwko Tatarom. Kroniki mongolskie ukazują tę wyprawę jako wyłącznie mongolskie przedsięwzięcie, ale odkryta w latach 80. XX wieku skalna inskrypcja Serven Kalga opisuje tę wyprawę jako najazd zorganizowany przez dżurdżeńską dynastię, w ogóle nie wspominając o udziale Temujina. Jest bardzo możliwe, że wyprawa przeciwko Tatarom była faktycznie zainicjowana i sponsorowana przez Dżurdżenów, a Mongołowie Temujina byli jedynymi z sojuszników uczestniczących w konflikcie. Jednymi z wielu sojuszników. Mongołowie mieli zadawnione właśnie z Tatarami, a sytuacja między dwoma ludami wyglądała mniej więcej tak, jak dzisiaj między Izraelem i Palestyną. Obie strony miały wiele na sumieniu i każdy był w stanie udowodnić zbrodnie oponentowi. Sam Temujin nie mógł wybaczyć Tatarom zbrodni dokonanej na jego przodkach wziętych do niewoli, których pozbawili życia, nie pozwalając rodzinie na zwyczajowy w takich sytuacjach wykup. W mongolskim obozie postanowiono nie patyczkować się z Tatarami, a dzięki zmontowaniu większej koalicji stepowców, wspieranych zapewne chińskim złotem, prędko udało się zagnać pokonanych w otwartej walce do ufortyfikowanego obozu. Najniższą jednostką organizacyjną w stepie była rodzina, tak zwany Ao. Każda taka rodzina miała przynajmniej jeden ger albo jurtę, w zależności od tłumaczenia. Czasy młodego Temujina były okresem chaosu i ciągłych wojen podjazdowych, które zmuszały pojedyncze rodziny, mongolskie, tatarskie czy najmańskie, do łączenia się w większe grupy dla łatwiejszej obrony. Taka obozująca grupa wielu rodzin formowała coś, co na stepie określało się jako kureń. Warowny obóz w trakcie koła zbudowany z jurt, gerów.
Pomiędzy nimi umieszczano dodatkowo wozy, tworząc w ten sposób trudną do pokonania przez jeźdźców barierę, za którą mogli się bronić otoczeni stepowcy. Wewnątrz kurenia znajdowała się wolna przestrzeń, na której gromadzono zwierzęta, a w samym środku tego pola umieszczano namioty Hana. Jednym z najważniejszych efektów powstania Imperium Mongolskiego w przyszłości będzie zanik kureni. Na stepie zapanuje bowiem spokój do tego stopnia, że łupieszcze napady, tak częste za czasów Yesugeja czy młodego Chingishana, staną się zupełną rzadkością. W 1196 roku zapędzeni do defensywy Tatarzy uformowali coś na kształt warownego obozu, w którym z powodzeniem bronili się przed nacierającymi Mongołami i ich sojusznikami. Kolejne próby przedarcia się przez tatarskie obwarowania przynosiły spore straty. Podczas rady, jaką Temujin odbył z pozostałymi wodzami, postanowiono dokonać czegoś, co można nazwać ostatecznym rozwiązaniem kwestii tatarskiej. Mongołowie uznali, że zwycięstwo musi być kompletne, a wszyscy członkowie elity pokonanego plemienia muszą zostać bez wyjątku wymordowani. Każdy Tatar sięgający wzrostem powyżej osi wozu, czyli praktycznie każdy liczący więcej niż kilka lat, miał pójść pod nóż. Temujin zamierzał skończyć festiwal wzajemnych waśni i łańcuch zemst, eksterminując wszystkich ważniejszych mężczyzn z pokonanego plemienia, którzy w ogóle rozumieli, co się wokół nich dzieje. Po naradzie w mongolskim obozie pojawił się tatarski wysłannik, prosząc o odpowiedź, co też postanowili Mongołowie. Czy zgodzą się zawrzeć jakiś rozejm? Wysłannika przyjął Belgutej, który w swojej prostolinijnej szczerości powiedział mu prosto z mostu, że rada postanowiła wybić wszystkich członków jego ludu, każdego powyżej osi wozu. Tatar odjechał do swoich, przekazując im tę wiadomość. Chingis Khan, dowiedziawszy się o rozmowie Belguteja, wpadł we wściekłość. Wiedział, że teraz Tatarzy będą bili się do ostatniego, co przysporzy jego stronie wielkie straty. Belgutej za karę został wykluczony z przyszłych spotkań Rady Wodzów. Mógł wchodzić na nie dopiero, gdy kończono dyskusję nad ważniejszymi kwestiami, które wymagały tajemnicy. Zapewne młody mongolski Khan zamierzał jakoś uśpić czujność Tatarów, a potem wyciąć ich wbrew układom. Musiał niestety złamać ich teraz frontalnymi atakami, które miały trwać kolejne 3 dni, w trakcie których śmierć poniosło wielu jego ludzi. Tatarzy bronili się dzielnie do ostatniego. Gdy nie mieli już włóczni i strzał, walczyli nożami noszonymi w rękawach ich stepowych kaftanów, znanych jako Del. Po zwycięstwie Mongołowie zrealizowali plan, pozbawiając życia każdego Tatara o wzroście przekraczającym oś wozu. Rzeź przeżyło jednak całkiem sporo dzieci płci męskiej, które zostały następnie przygarnięte przez zwycięzców. Tajna historia podaje przykłady 4 takich chłopców ocalonych podczas pogromów Tatarów, Merkitów i innych ludów, przygarniętych przez samego Temujina bądź jego braci. Zwycięzcy oddawali następnie malców swojej matce, Heilun, a ta wychowywała ich niczym członków rodziny. Nie stawali się niewolnikami, lecz kimś w rodzaju członków rodu. Podczas rzezi Tatarów Mongołowie przygarnęli chłopca, znanego później jako Shigi Kutuku. Shigi był malcem, gdy stracił rodzinę, ale wśród Mongołów znalazł nową. W przyszłości stanie się on jednym z najbliższych współpracowników Chingis Hana, odpowiedzialnym za rozdział łupów i przydzielanie urzędów. Shigi jest jedynym spośród towarzyszy Temujina, który w tajnej historii pojawia się jako osoba umiejąca pisać i czytać. Podejrzewa się, że to on sam był zresztą jej autorem. Po utworzeniu Imperium, Shigi będzie odpowiedzialny za prowadzenie tzw. Błękitnej Księgi, nazwanej tak od przypominającej wieczne błękitne niebo barwy atramentu, jakim zapisywano na jej białych stronach wszystkie wyroki sądów w Imperium. Eksterminacja tatarskich elit złamała bezpowrotnie potęgę tego ludu, który teraz został siłą wcielony przez Chingis Hana do podległych mu Mongołów. Podobnie jak wcześniej w przypadku Dżurkinów, tak i tym razem Han pozwolił zachować pokonanym ich prawa, starając się przyspieszyć integrację ze zwycięzcami. Tatarskie rodziny rozdzielono między Mongołów, przyspieszając ich asymilację. Ludy ościenne będą od tego czasu używać wobec stepowej federacji pod wodzą Temujina zamiennie określeń Mongołowie i Tatarowie, dzięki czemu pokonane plemię przetrwa jeszcze przez setki lat, przynajmniej w nomenklaturze. Członków pokonanych ludów czasem wcielano do grona Mongołów, oczekując od nich postawy służebnej.
W teorii dla Hana wszyscy poza członkami jego rodziny byli niewolnikami, ale w praktyce termin ten był dla koczowników znacznie mniej precyzyjny aniżeli wśród ludów osiadłych. Dla przykładu, dwaj spośród najbliższych towarzyszy Czyngis Hana, Mukali i Dżelme, byli faktycznie jego sługami. Dżelme został temu dżynowi oddany na służbę przez swojego własnego ojca. Pomimo tego obaj mężczyźni byli dla Hana kimś w rodzaju druhów, towarzyszy. Dżelme uratował Czyngis Hanowi życie, gdy jego szyję poważnie zraniła merkicka strzała. Służący czuwał całą noc przy rannym Hanie, a gdy ten odczuł pragnienie, Dżelme ryzykując życie wykradł obozującym tuż obok merkitom kobyle mleko. Z kolei inna adoptowana przez Heilun sierota wojenna, Boroku, uratował trzeciego syna Temujina, Ugedeja, podczas jednej z bitew z Kereitami. Wywiózł rannego 17-latka z pola walki i czuwał nad jego raną. Obaj mężczyźni według tajnej historii momentami dosłownie odsysali swymi ustami krew rannego Ugedeja i Temujina, co mogło mieć związek z religijnymi przesądami związanymi z zakazem rozlewania płynów na ziemię. Mongołowie znani byli z przesądności i nie mogli plamić ziemi nie tylko swoją własną krwią, ale również napojami takimi jak kumys. Opróżnienie kubka z kobylim mlekiem na glebę było surowo karane, o czym z zaskoczeniem wspominali podróżnicy, tacy jak Piandel Karpine. Czyngis Han nigdy nie zapomniał poświęcenia Dżelmego, Shigiego Kutuku i Borokuła, a gdy zbudował imperium, nagradzał ich czasami hojniej niż własnych synów. Wiele można powiedzieć o przyszłym Czyngis Hanie, ale niepodważalnym faktem, podkreślanym również przez nieprzychylnych mu pisarzy, jest to, że był bezwzględnie lojalny wobec swoich druhów. Z czasem tak Dżelme, jak Shigi Kutuku stali się wybitnymi dowódcami, a pod swoją komendą mieli praktycznie zawsze siły większe aniżeli te, które powierzał członkom swojej rodziny, nawet synom. Temujin nie miał problemu, aby z czasem oddawać tym spośród swoich najbardziej zaufanych sług spokrewnione ze sobą kobiety, najczęściej córki czy wnuczki, wiążąc w ten sposób tych wartościowych, zdolnych ludzi o znacznie niższym statusie społecznym z dynastią panującą. Za jego panowania na stepie miał miejsce proces podobny do tego, jaki we Francji zapoczątkują rządy Napoleona. Miejsce dawnej struktury feudalnej opartej na pokrewieństwie zaczęła zajmować nowa, biorąca swój początek z zasług, głównie na polu walki, z czasem także w administracji. Temujin zaczął tworzyć na stepie feudalną merytokrację. Spore zmiany nastąpiły także w sposobie prowadzenia wojen. Mongolski Han nie wymyślał nowych rodzajów broni, a jego ludzie nie wynaleźli żadnych przełomowych metod prowadzenia wojny, nieznanych nikomu wcześniej. Zamiast tego Temujin poszedł w kierunku profesjonalizacji koczowniczych wojsk. Przeciętny Mongoł, Najman, Tatar czy Kereita był człowiekiem samowystarczalnym, swego rodzaju szwajcarskim scyzorykiem. Albo mongolskim scyzorykiem. Rodził się na stepie, na którym musiał być jednocześnie wojownikiem, pasterzem, myśliwym, a czasem także rzemieślnikiem. Dla koczowników walka była najzwyczajniejszym w świecie zajęciem, do którego wdrażali się od najmłodszych lat, co w połączeniu z biegłością w polowaniach, jeździe konnej i niebywałą wytrzymałością na trudy dalekich wędrówek czyniło z nich zabójczych przeciwników dla ludów osiadłych. Na niekorzyść koczowników zawsze przemawiała jednak ich niewielka populacja, wielokrotnie skromniejsza od tej zamieszkującej Chiny, Choryzm czy nawet Ruś. Problemem w starciach z liczniejszymi armiami cywilizacji osiadłych była także dyscyplina, a raczej jej brak. Czyngis Han bardzo szybko zaczął wprowadzać karność wśród swoich wojowników. Przede wszystkim zabronił koczownikom rzucać się na jakiekolwiek łupy czy potencjalnych jeńców dopóki przeciwnik nie zostanie ostatecznie rozgromiony, a on sam nie wyda na to pozwolenia. Mało tego, wojownik nie miał prawa zatrzymać zdobyczy, którą traktowano jako wspólny łup rozdzielany następnie między całe wojsko. Wprowadzono więc zasadę znaną wcześniej ze wspólnych polowań. Z początku przyczyniło to Temujinowi wiele sprzeciwu ze strony innych Mongołów, niektórzy z nich nawet opuścili jego szeregi. Wkrótce jednak reforma potwierdziła swoją skuteczność. Mongołowie zaczęli nawet zdobywać większe łupy.
Zamiast rzucać się prędko do rabunku, wytrwale naciskali uciekających przeciwników, a po ich kompletnym rozgromieniu byli w stanie bez przeszkód zagarnąć jeszcze większe łupy w postaci niewolników i stad zwierząt. Oczywiście wprowadzenie reformy nie obyło się bez przymusu. Gdy Temujin dostrzegł, że niektórzy wciąż ignorują jego zalecenia, pozbawił ich nie tylko łupu, ale także całego dobytku. Wśród Mongołów istniała jednak wąska grupa tzw. Darkanów, czyli kowali. Wojownicy obdarzeni tym honorowym tytułem mieli prawo do zatrzymania tej części łupu tak podczas wojny jak polowań, bez oglądania się na decyzję Hana. Chingis Han będzie nadawał tytuł Darkana tylko najbardziej zasłużonym ze swoich towarzyszy i wojowników. Kolejne zmiany dotyczyły wprowadzenia systemu dziesiątkowego, wedle którego podzielono całe mongolskie wojsko. Od czasów Temujina cała armia dzieliła się wedle wzoru: Arban – dziesiątka, Jaun – setka, Mingan – tysiąc i Tumen – 10 000. Mingan można uznać za odpowiednik pułku, a Tumen to taki korpus. Wojownicy zostali przydzieleni do konkretnych Arbanów, te zaś stanowiły część Jaunów, Minganów i wreszcie Tumenów. Walczący nie mogli samowolnie opuszczać jednostek i przenosić się do innych. Ucieczka z pola walki była karana śmiercią, która dotykała także towarzyszy z Arbanu. Jeżeli pole bitwy opuściło kilka Arbanów, wówczas wycinano cały Jaun. Podobny los mógł teoretycznie spotkać cały Mingan, gdyby pole walki samowolnie opuściło kilkuset wojowników. Jakby tego było mało, śmierć spotykała wojowników także wtedy, gdy ich towarzysze z Arbanu dostaliby się do niewoli, a oni nie podjęliby żadnych prób ich uwolnienia. Temujin wprowadził ten drakoński system kar, aby zapoznać wojsko z żelazną dyscypliną oraz przyspieszyć integrację nowo podbitych ludów, takich jak choćby Tatarzy. Celowo łączono w obrębie pojedynczych Arbanów, Mongołów z Tatarami czy Dżurkinami, zmuszając wszystkich tym samym do wypracowania ponadplemiennych powiązań. Oddziały musiały co jakiś czas stawiać się na manewry i ćwiczenia. Żołnierz, który opuściłby bez usprawiedliwienia w czasie pokoju taką zbiórkę, miał otrzymać 3 baty. W przypadku recydywy za drugim razem na jego grzbiet spadało już 7 batów, a za trzecim, ostatnim, miał otrzymać 37 batów oraz zostać zesłany na Syberię. Mongołowie zdawali sobie zresztą sprawę, że człowiek ukarany taką ilością razów nie będzie już zdolny do efektownej służby. Zapewne nigdy. Co ciekawe, podobne kary groziły dowódcom, którzy nie przekazywali podkomendnym rozkazów i nie powtarzali co 3 dni tych obowiązujących. Temujin dowodził licznymi plemionami, w większości niepiśmiennymi, więc wysoko stawiał przejrzystość w przekazywaniu rozkazów z góry na dół. Aby uniknąć ryzyka przekręcenia bądź zapomnienia dyrektyw przekazywanych między jednostkami, Mongołowie starali się wierszować rozkazy tak, aby lepiej je zapamiętać. Maszerujące oddziały znane były z intonowania pieśń. Zachęcano je także do układania nadających się do śpiewania wierszy zawierających prawa i zasady ogłaszane przez ich Hana. Powracający do gry Temujin ponownie sprzymierzył się z Onghanem, którego zdołał nawet raz uratować z poważnej opresji, gdy jedno z wciąż niepokonanych tatarskich plemion zaskoczyło starego Hana, rabując jego obozowisko i uprowadzając w niewolę sporą część jego ludu i dobytku. Chingis Han przyszedł z pomocą i odzyskał ludzi Onghana. Rosnący prestiż i niedawne zasługi mongolskiego Hana skłoniły go do odważnej prośby wobec przybranego ojca. Temujin poprosił o rękę jednej z córek Onghana dla swojego najmłodszego syna, Touya. Dzięki intrygom biologicznego syna, Senguma i jego stronników niechętnych Temujinowi, Onghan obcesowo odrzucił prośbę. Po jakimś czasie jednak, prowadzeni przez niego Kerejci dostrzegli coraz większe zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność Temujina w stepie, zwłaszcza że po odrzuceniu jego swatów nie mogli liczyć już na jego przyjaźń. Dominujące wśród Kerejtów stronnictwo antymongolskie przekonało Onghana, aby za pomocą zdrady zgładzić Temujina. Do Hana Mongołów posłano wysłanników z wiadomością, że Onghan zmienił zdanie i chętnie odda córkę Touyowi. Zapraszał Chingis Hana do siebie celem sfinalizowania transakcji.
Dla Touya miała być to pierwsza małżonka, stąd sprawami organizacyjnymi zajmował się w całości jego ojciec. Obecność przyszłego pana młodego nie była w ogóle niezbędna. Nikt nie oczekiwał nawet, że musi on wiedzieć, jak wygląda jego przyszła żona. Temujin razem z grupą przyjaciół ruszył więc w kierunku ziem Onghana, aby sfinalizować transakcję matrymonialną ich dzieci. W międzyczasie Kereici zaczęli w tajemnicy zbierać w okolicy uzbrojonych wojowników, którzy mieli w odpowiednim momencie spaść znienacka na zaskoczonych gości. Onghan szykował przybranemu synowi okrutną zdradę, tym bardziej niewdzięczną, że od czasów Yesugeya łączyły go z jego rodem bardzo przyjazne i niosące obopólne korzyści relacje. Yesugej pomógł Onghanowi odzyskać panowanie wśród Kereitów, gdy ci wygnali go po jednej z jego zbrodni. Temujin z kolei otrzymał od niego pomoc po porwaniu swojej żony, ale odwdzięczył się z nawiązką. Gdy wiele lat później Onghan wracał do Mongolii po ponownym wygnaniu przez pustynię Gobi, miał ze sobą zaledwie kilku towarzyszy, 5 dojnych kóz i wielbłąda, którego krew pił, aby utrzymać się przy życiu. Mongołowie mieli zresztą w zwyczaju w chwilach największej nędzy i przy braku prowiantu pić krew zwierząt pociągowych, co mogło przedłużyć ich egzystencję. Zwyczaj ten z niemałym szokiem zanotowali później cudzoziemscy podróżnicy. Gdy wymęczony Onghan wyszedł wreszcie z Gobi, znalazł schronienie właśnie u Temujina. Han Mongołów pomógł także później w odbiciu utraconych ludzi, zwierząt i członków rodziny. Zamach na Chingis Hana nie doszedł jednak do skutku. W stepie było wówczas całkiem sporo czujnych oczu, a wiele z nich należało do ludzi mniej lub bardziej otwarcie sympatyzujących z synem Yesugeja. Dwóch pasterzy dostrzegło zbierającą się w tajemnicy drużynę Kereitów. Następnie zanieśli wieść do Mnglika, starego przyjaciela Yesugeja. Ten ostrzegł o niebezpieczeństwie Temujina, wobec którego żywił niemal ojcowskie uczucia. Han Mongołów prędko zrozumiał powagę sytuacji i zarządził odwrót. W odpowiednim momencie, bowiem na horyzoncie już pojawili się przeważający liczebnie Kereici, którzy rzucili się w pościg za niewielkim oddziałem towarzyszącym Temujinowi. Gonitwa po stepie trwała kilka dni. W końcu uciekającym udało się połączyć z większymi siłami, ale po jego piętach deptali Kereici, prowadzeni przez Onghana i Jamukę. Naciskany Chingis Han musiał przyjąć bitwę z przeważającymi siłami zjednoczonych przeciwników. Wedle mongolskiej kroniki Han dysponował skromnymi siłami liczącymi zaledwie 2600 ludzi, ustępującymi wrogiemu wojsku. Starcie dwóch stepowych armii miało miejsce pod Kawakaujit-Elet. Stronnicy Temujina od początku znajdowali się w niesprzyjającej sytuacji, ale podjęli ryzyko. Jeden z Andów mongolskiego Hana, Kiudar, zwany Mądrym, poprosił wręcz o prawo do przeprowadzenia ataku jako pierwszy. Wielki wojownik prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że jest to misja samobójcza, więc zwrócił się do swojego Hana z prośbą, aby ten pamiętał w przyszłości o jego osieroconych synach. Kiudar ustawił się w szyku bojowym tuż obok Dżurczedeja, stryja Temujina, i obaj ruszyli do walki na czele elitarnych Urutów i Mankutów, ścierając się z nadchodzącymi z drugiej strony Dżirginami. W czasie dzikiej i chaotycznej walki jeden z przeciwników zdołał ugodzić Kiudara dzidą, a następnie zwalić go z konia. Mankuci dzielnie walczyli, chroniąc ciało rannego wodza, a Dżurczedej odepchnął napastników. Widzący to Sengume, syn Onghana, rzucił się łamiąc rozkazy ojca w kierunku Mongołów, co przypłacił wkrótce poważną raną. Zabłąkana strzała rozorała mu policzek. Sengum przeżył, ale tak jak wcześniej Kiudar, spadł z konia. Upadek jednego z wozów wstrzymał ofensywę Kereitów, pozwalając z kolei Mankutom uratować Kiudara. Zmierzch rozdzielił walczące strony, a Temujin zarządził prędki odwrót, który pozwolił jego mniejszym siłom na oderwanie się od groźnego przeciwnika. Kiudar wkrótce skonał z powodu odniesionych ran. W starciu poległo jeszcze kilku ważnych dowódców i była to bezdyskusyjna porażka Temujina. Jedna z wielu w jego początkowej karierze. Samobójcza szarża Mankutów była prawdopodobnie aktem desperacji. Być może miała ona dać reszcie sił czas na wycofanie się?
Samobójcze, brawurowe rajdy były zupełnie nie w stylu stepowych koczowników, których cechował wyjątkowy pragmatyzm i pogarda dla lekkomyślnej brawury. Sam Temujin miał mawiać, że w każdej wyprawie czy bitwie liczy się jedynie zakończenie jej sukcesem. Porażka zawsze jest porażką, nieważne jak bohatersko walczono. Liczy się wyłącznie zwycięstwo, a jeżeli w danym momencie nie sposób go osiągnąć, to trzeba reiterować i tak zorganizować własne siły, aby podjąć zwycięską walkę kolejnego dnia. Topniejące siły Chingis Khana zdołały oderwać się od przeciwników i gnając na złamanie karku przez niegościnne, bezludne stepy, znalazły się w bezpiecznej odległości od wroga. 14-wieczna chińska kronika Yuan Shi opisuje, że w tej trudnej sytuacji wygłodzeni towarzysze Temujina dostrzegli zabłąkanego, dzikiego konia, którego natychmiast upolowali. Mongolskim zwyczajem wydobyli wnętrzności zwierzęcia, a z jego skóry zrobili kocioł, do którego wlali wodę i mięso wierzchowca, gotując wszystko nad ogniem. Pożywili się następnie tym, co uznali za dar wiecznego nieba. W tym momencie, jak donosi kronika, Temujin, wznosząc ręce ku niebu, przysiągł w ten sposób: jeżeli dokończę wielkie dzieło, podzielę się z wami słodyczą i goryczą. Jeśli złamię to słowo, pozwólcie mi być jak ta rzeka, niech wypiją mnie inni. Wśród oficerów i żołnierzy nie było nikogo, kto nie wzruszyłby się do łez. Gest Khana przeszedł do historii jako przymierze z Baldżuny. Wzmianki o nim zachowały się głównie w źródłach chińskich i muzułmańskich. Sami Mongołowie zapewne woleli później pominąć je milczeniem, gdyż wśród 19 najbliższych towarzyszy Khana ich rodacy stanowili wówczas mniejszość. Było tam za to paru muzułmanów i chrześcijańskich nestorianów. Kolejny przykład obalający powszechne mity o homogeniczności armii mongolskiej nawet w jej wczesnej fazie. Pomimo kolejnej porażki, Temujin był w stanie dalej zmobilizować swoich popleczników i nie tylko utrzymać ich przy sobie, ale wręcz skłonić do podjęcia kontrofensywy tuż po porażce pod Kałakałdżit-Elet. Khan trafnie zakładał, że zwycięzcy poświęcą najbliższe dni na ucztowanie i świętowanie sukcesu, a ich siły prędko zaczną się rozchodzić w kierunku swoich obozowisk. Plan Khana spodobał się pozostałym wodzom. Szybko zmobilizowano wszystkie dostępne pod ręką i w okolicy siły i na ich czele Temujin pognał z powrotem w kierunku ziem Ong Khana. Zaskoczenie było kompletne. Khan Kereitów razem z niektórymi sojusznikami i swoimi ludźmi ciągle świętował niedawne zwycięstwo, jego siły zaś zgodnie z oczekiwaniami znacznie stopniały. Mongołowie otoczyli warowny obóz Kereitów i rozpoczęli morderczą, trzydniową bitwę z obrońcami, którzy codziennie starali się bezskutecznie przełamać okrążenie. Po kolejnej nieudanej próbie Kereici poddali się Temujinowi, a najznamienitszy z nich, Kadak Dzielny, przyszedł do zwycięzcy i powiedział: walczyliśmy 3 dni i 3 noce, ponieważ uważałem, że nie mogę zdradzić człowieka, którego uznałem za swojego prawowitego Khana, pojmać go i wydać na śmierć. Walczyłem, ponieważ chciałem dać mu sposobność ucieczki, uratowania swojego życia. A teraz, jeżeli mam być zabity, mogę umrzeć. Jeżeli zaś Chingis Khan okaże mi łaskę, oddam mu swoje siły. Faktycznie, jak okazało się po zdobyciu obozu Kereitów, Ong Khan i jego syn Sengum zdołali się jakimś sposobem, niezauważeni, przedrzeć przez mongolskie linie. Temujin musiał być niepocieszony albo nawet wściekły. Pełne zwycięstwo wymknęło mu się spod nosa. Z zadowoleniem wysłuchał jednak Kadaka i oszczędził jego życie. Podczas walk na stepach Khan okazywał szacunek tym z przeciwników, którzy prowadzili przeciw niemu wyrównaną walkę, nie uciekając się do zdrady. Prawdopodobnie nauczony tragicznymi doświadczeniami z dzieciństwa, szczerze nienawidził zdrajców, ludzi, którzy zabijali swoich chanów lub oddawali ich przeciwnikom. Kadak Dzielny został oszczędzony, ale Temujin przekazał jego wraz z całym jego rodem pod władzę potomków Kiudara, zabitego pod Kałakałdżit-Elet. W ten sposób zadbał o osieroconych synów człowieka, który swym samobójczym atakiem dał mu czas na wymknięcie się z pułapki. Wielką zasługą Temujina było ustanowienie zapomóg dla rodzin wojowników poległych na wojnie. Po każdej kampanii część łupu będzie zawsze przeznaczana na utrzymanie dzieci i wdów
po zabitych Mongołach. Ta decyzja również musiała wynikać z doświadczeń młodego Temudżyna, którego życie rozsypało się niczym domek z kart w efekcie przedwczesnej śmierci ojca Yesugeya. Ongchan i Sengum zdołali co prawda wymknąć się z oblężonego obozu, ale prędko znaleźli kres swoich żywotów. Stary Han Kereitów umknął do tureckiego ludu Najmanów. Był jednak tak wynędzniały, że jeden z tamtejszych wojowników nie rozpoznał go, a nie wierząc w słowa podejrzanie wyglądającego starca, zabił go nad rzeką stanowiącą granicę domen najmańskich. Senguma z kolei zdradził jego koniuszy, który pomimo protestów własnej żony opuścił swojego pana, kradnąc mu na dodatek konia. Tym samym skazał go na pewną śmierć. Bo jak mawia stare mongolskie przysłowie, czym jest człowiek, który stracił konia? Koniuszy dumnie przyjechał do zwycięskiego Temudżyna, informując go o ostatnich chwilach Senguma, któremu wspaniałomyślnie zostawił jedynie złoty kubek, aby mógł nim pić wodę z rzeki. Han Mongołów uważnie wysłuchał relacji koniuszego, następnie dał wypowiedzieć się także jego małżonce, która zapewniała, że przeciwstawiała się decyzji męża. Temudżyn kazał nagrodzić kobietę, a koniuszego natychmiast zamordować. Podczas walk z innym plemieniem doszło do podobnej sytuacji. Kilku wojowników postanowiło zmienić przynależność i dołączyć do Temudżyna, porzucając jednocześnie swojego Hana, z którym Mongołowie byli w stanie wojny. Poszli jednak z początku nawet dalej. Pojmali bowiem swojego wodza i skrępowanego wieźli wesoło na wozie w kierunku mongolskiego obozu. W trakcie podróży jeden jednak zamyślił się i zwrócił pozostałym uwagę, że w sumie ten cały Temudżyn to może dość nerwowo zareagować na widok kilku zdrajców wiozących spętanego Hana. Po krótkim namyśle pozostali przyznali mu rację i uwolnili więźnia, dając mu jeszcze na drogę jakiegoś konia. Następnie pojawili się u Chingis Hana i szczegółowo opowiedzieli całą historię. Ten zaś uznał, że postąpili słusznie i zapewnił ich, że gdyby przywieźli mu spętanego Hana, z którym faktycznie wówczas walczył, to bez wahania by ich pozabijał. Po jednej ze zwycięskich bitew drużynę Chingis Hana zasilił niejaki Jebe, który w trakcie walki wpadł w oko zwycięzcy, zabijając pod nim jednego z jego ulubionych koni. Jebe miał trafić zwierzę z bardzo daleka, co zrobiło ogromne wrażenie na Temudżynie, dodatkowo doceniającym fakt, że przeciwnik walczył do końca, broniąc swojego wodza. Jebe stanie się jednym z najbliższych towarzyszy przyszłego Chingis Hana, jednym z jego czterech psów wojny. Razem z równie słynnym Subodajem dokona szaleńczego rajdu przez Choryzm, Kaukaz, stepy nadwążańskie, aż po Ruś, gdzie rozgromi wojska ruskich kniaziów nad Kałką w 1223 roku. Po zwycięstwie nad Ongchanem, Chingis Han powołał do życia własną gwardię, tak zwany Keshik, dzielącą się na straż nocną i dzienną. Każda z nich składała się z kilkudziesięciu elitarnych wojowników pełniących służbę przy Hanie, 72 za dnia i 80 nocą. Odcinali go od zagrożenia w postaci tak niechcianych petentów, jak i zamachowców. Zagrożenie dla życia Hana i jego rodziny było jak najbardziej realne. Pewnego razu w namiocie Borte pojawił się jakiś obcy, nędznie wyglądający mężczyzna, który był Tatarem proszącym o jałmużnę. Zgodnie ze zwyczajem kobieta nakazała mu usiąść wewnątrz, tuż przy wyjściu z Geru, na miejscu przewidzianym dla błagalników. W tym czasie do wyjścia skierował się najmłodszy syn Temudżyna, Tołuj. A gdy już przekraczał próg, Tatar błyskawicznie pochwycił malca pod pachę i unosząc go zaczął oddalać się prędko od namiotu. W jego dłoni błysnął zaś nóż. Zaskoczona Borte wybiegła za porywaczem. W tym samym momencie inna z kobiet podniosła głośny alarm, a na miejsce przybiegł Mukali z drugim sługą. Mężczyźni właśnie szlachtowali barana za namiotem, więc nie musieli nawet szukać broni, aby w podobny sposób pozbawić życia Tatara, zanim ten zdąży poderżnąć Tołujowi gardło. Tatar był prawdopodobnie jednym z tych, którzy przetrwali jakoś eksterminację członków swojego plemienia i dyszał żądzą osobistej zemsty na Temudżynie bądź jego rodzinie. Po zwycięstwie nad Ongchanem i Sengumem, Temudżyn stał się faktycznym zwierzchnikiem wszystkich plemion mongolskich i kereickich.
Dżamuka zbiegł na zachód do Najmanów, gdzie stał się doradcą miejscowego Tajang Hana. W roku myszy 1204 Temujin najechał i zmiótł potęgę Najmanów w bitwie, o której opowiadałem na początku tego epizodu. Pokonany Dżamuka razem z kilkoma towarzyszami ukrył się w niedostępnych górach, żywiąc się upolowaną zwierzyną i darami lasu. Jego druhom prędko jednak zbrzydła egzystencja renegatów. Pewnego razu, podczas posiłku, rzucili się na swojego Hana i skrępowali go. Następnie ruszyli w kierunku ziem Temujina, wioząc mu Dżamukę w darze. Ludzie ci chyba nie do końca zdawali sobie sprawę, z kim mieli do czynienia. Temujin przyjął przybyszy i błyskawicznie rozpoznał w spętanym powrozami nieszczęśniku dawnego Andę. Wzburzenie zagotowało Hanem. Natychmiast kazał pojmać i ściąć 5 zdrajców, nie słuchając nawet ich tłumaczeń. Dżamukę natomiast rozwiązano. Temujin miał przed sobą dawnego pobratymca, który stał się dlań najtrudniejszym przeciwnikiem w życiu. Obaj mężczyźni byli zapewne lekko po 40, znali się przez ostatnie 3 dekady. Dżamuka był w obecnej sytuacji przegranym człowiekiem, nie stanowiącym już żadnego zagrożenia dla Temujina. Han postanowił więc okazać mu wspaniałomyślność i darować życie, sugerując, że może spróbują powrócić do dawnej, przyjacielskiej relacji. Dżamuka zastanowił się przez chwilę, po czym poprosił swojego Andę o śmierć. Miał uznać się za niegodnego dalszego życia. Zapewne nie chciał także po upadku wszystkich swoich ambicji i planów codziennie patrzeć na sukces człowieka, z którym przez niemal 2 dekady toczył otwarty konflikt. W tym momencie autor tajnej historii włożył w usta pokonanego wiele ciepłych słów pod adresem zwycięzcy, chwaląc jego rozsądek, odwagę i przede wszystkim umiejętność otaczania się zdolnymi, wartościowymi i lojalnymi ludźmi. Dżamuka ubolewa nad tym, że on otaczał się wichrzycielami i zdrajcami. Ożenił się z kobietą gadatliwą, nie zaś mądrą jak Borte. Nie wiadomo, na ile te wynurzenia są relacją z prawdziwej rozmowy, a na ile fantazją kronikarza. Ważne, że podkreślają niepodważalny talent Temujina do nawiązywania i podtrzymywania owocnych relacji ze zdolnymi ludźmi. Dżamuka nie chwali nawet jego zmysłu strategicznego, taktyki ani reform, ale właśnie umiejętność pracy z ludźmi i uczciwego wynagradzania ich. Temujin jest takim idealnym prezesem wielkiej mongolskiej stepowej korporacji. Karze srogo, ale wynagradza hojnie. I dba o swoich ludzi. Dżamuka prosił pobratyńca o honorową śmierć, bez rozlewania jego szlachetnej krwi. Wyraził także nadzieję, że po zgonie stanie się duchem opiekuńczym Temujina. Han skonsultował prośbę Dżamuki z szamanami, ci zaś zauważyli, że owszem, pokonany faktycznie może stać się duchem opiekuńczym Temujina, ale musi zostać zabity z poszanowaniem prawa zwyczajowego, to znaczy pasuje mu udowodnić jakąś winę. Temujin w tym momencie szuka w głowie czegoś, o co mógłby oskarżyć pobratymca i znajduje jakąś zdradę z przeszłości, z którejś z pierwszych wojen. Pokonany Dżamuka zostaje więc stracony zgodnie ze swoim życzeniem, szybko i bez rozlewu krwi, poprzez złamanie kręgosłupa. Zostanie następnie uroczyście pogrzebany na szczycie wzgórza, tak aby być bliżej Tengriego, a po śmierci, kto wie, być może faktycznie będzie strzegł swojego Andy, pobratymca. W 1206 roku Chinggis Khan pokonał ostatniego znaczącego przeciwnika na drodze do urzeczywistnienia swojego wielkiego dzieła. Po raz pierwszy od kilku stuleci mieszkańcy dzisiejszej Mongolii znaleźli się pod panowaniem jednego człowieka. Po raz pierwszy od kaganatu ujgurskiego. To stepowe imperium zamieszkiwało około 1 miliona ludzi. Gęstość zaludnienia była jeszcze niższa niżeli obecnie. Dla porównania populację północno-chińskiego cesarstwa rządzonego przez Dżurdżenów ówczesne źródła chińskie oceniały na 50 milionów. Temujin miał około 44 lat, gdy został panem stepu. Hanem wszystkich Mongołów, Tatarów, Kerejtów, Najmanów i innych ludów koczowniczych. Swoimi kocimi oczami, jak określił muzułmański kronikarz, oczy Hana patrzył jednak daleko w przyszłość.
W tym miejscu pozwolę sobie obalić dwa mity odnośnie wyglądu Hana. Nie ma żadnych dowodów na to, że miał zielone oczy ani rude włosy. Legenda o zielonej barwie oczu wzięła się z łączenia kocich oczu z muzułmańskiej kroniki z tą barwą, jedną z częściej występujących u tych zwierząt. Jest to absurdalne, ale tak właśnie powstają mity. Ktoś gdzieś napisał, że Chinggis Khan miał kocie oczy, co dla muzułmanów z Persji oznaczało po prostu skośne oczy, charakterystyczne dla Mongołów, a potem ktoś skojarzył to z zielenią. Mit stał się prawdą internetu powielaną gdzie się da. W tajnej historii jest kilka zdecydowanie poetyckich opisów Temujina, w których ma na przykład czarne oczy, czarną krew, a twarz z kolei pełną blasku. Mit o rudych włosach Hana wziął się z kolei z błędnych tłumaczeń kroniki Rashida el-Dina. Stary Chinggis Khan miał według niej gdzieś po 1215 roku wziąć w ramiona swojego nowonarodzonego wnuka, Kubilaja, tego samego, którego spotka później Marco Polo. Przypatrując się dziecku, miał zauważyć z zaskoczeniem, że malec nie odziedziczył charakterystycznej dla koczowników rumianej, czerwonawej karnacji. Zamiast tego był dość śniady. Mały Kubilaj miał po prostu ciemną karnację. Oczywiście ktoś gdzieś kiedyś przetłumaczył to jako kolor włosów i poszło w świat. Gdzieś niedawno widziałem nawet artykuł w wielkim cudzysłowie, sugerujący, że Chinggis Khan miał wręcz typowo słowiańskie cechy fizjonomii. Najwierniejszy opis wyglądu zewnętrznego Khana przytoczyłem na samym początku. Wszystkie jego podobizny, także te średniowieczne, wykonano co najmniej kilka dekad po jego zgonie. Z całą pewnością był postawnym, energicznym mężczyzną o rzadkim zaroście. Tajna historia opisuje jego ciało jako wielkie niczym pień, chociaż też nie wiemy, czy nie jest to poetycka przenośnia do majestatu, jaki roztaczała jego władza i ogólnie do skali jego dokonań. Z pewnością, tak jak inni Mongołowie w jego czasach, golił sobie czubek głowy, pozostawiając grzywkę opadającą na czoło i dwa pasy włosów za uszami. Europejscy podróżnicy mawiali nawet, że Mongołowie golą głowę niczym chrześcijańscy księża. Te długie włosy splatano następnie w długie warkocze. Dorosłym mężczyznom pomagały w tym małżonki. Sama Heilun ubolewała podczas swojego porwania, że nie będzie już mogła zapleść warkoczy swojemu pierwszemu mężowi, Jekemu Chiledu. Chinggis z pewnością unikał kąpieli, tak jak zresztą praktycznie wszyscy jego rodacy. Mongołowie nie prali odzieży, nosili ją aż do momentu, gdy z nich spadała i nadawała się tylko do wyrzucenia. Członkowie elity wcześniej ściągali z siebie zużyte ubrania i oddawali je sługom. Ci zaś nosili je aż do kompletnego zużycia. Zakaz mycia ciała lub przedmiotów osobistych dotyczył szczególnie wody bieżącej, strumieni, rzek, jezior, które według wierzeń stepowców łączyły się z innymi zbiornikami i niczym żyły oplatały całą ziemię. Mycie czegokolwiek w takich zbiornikach wodnych było karygodnym świętokradztwem. Życie intymne dawnych i wielkich niezmiernie pobudza wyobraźnię współczesnych. W przypadku Hana Mongołów jego relacje z kobietami wiele mówią tak o człowieku, jak jego czasach i kulturze, w której żył. Dlatego też u rewizjonistycznych autorów promujących wizję wspaniałych Mongołów niosących światu pokój i oświecenie zazwyczaj nie wspomina się o tym elemencie życia ani słowem, albo bardzo rzadko, bo przy dzisiejszej wrażliwości to troszkę problematyczne. W rewizjonistycznym duchu została napisana biografia Chinggis Khana Jacka Weatherforda, wydana w Polsce przez Świat Książki. Wprowadzenie do tej pozycji to momentami niewiarygodnie zmanipulowany intelektualny ekskrement. Opowiem o tym więcej w kolejnym odcinku. Dodam tylko od siebie, że po polsku ciągle znacznie lepsze i rzetelniejsze książki publikował mongolista, autaista i językoznawca Stanisław Kałużyński. A po angielsku bardzo dobrą serię podcastów Wrath of Khans, Gniew Hanów stworzył Dan Carlin. Ja rewizjonistą nie jestem, więc z radością podam kilka barwnych przykładów prosto ze średniowiecznych kronik. W przypadku Temujina w tej materii z jednej strony jest o czym pisać, a z drugiej nie za bardzo. Chińczycy donosili, że miał 500 żon, konkubin i nałożnic, co jest dość rozsądną i prawdopodobną liczbą, jeżeli brać pod uwagę możliwości materialne i całkiem długie życie tego człowieka. Średniowieczne ruskie latopisy przypisywały przecież samemu Włodzimierzowi Wielkiemu, władcy znacznie mniejszego kalibru, posiadanie 800 konkubin, co jednak z pewnością było ilością znacznie przesadzoną.
Najważniejszą kobietą w życiu Temujina, obok jego matki, była jego pierwsza żona, Borte, która będzie zawsze odgrywała ważną rolę na dworze męża, często kierując jego decyzjami i polityką. Tylko jej synowie będą traktowani jako legalni spadkobiercy Imperium Ojca. Nie wiemy, ile łącznie dzieci miał wielki Han. Podejrzewam, że mogło ich być co najmniej dziesiątki, o ile nie setki. Każda kampania kończyła się zdobyciem branek, najczęściej młodych kobiet lub politycznymi mariażami z pokonanymi bądź sojusznikami. Temujin chętnie wydawał kobiety z własnego rodu za szczególnie prominentnych wasali i sojuszników. Sam również wielokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Pian del Carpine obserwował mongolskie wielożeństwo na dworze Batu i był pod wrażeniem zgody i harmonii panującej między licznymi żonami i konkubinami. Każda miała swój dobytek, służbę i mieszkała niezależnie od pozostałych. Wiele z nich otrzymało pokaźne nadania od Hana, pozwalające im żyć na bardzo wysokiej stopie. Duża część tzw. żon Hana była oczywiście zdobywana podczas kampanii wojennych. Tajna historia barwnie opisuje dwie tego typu historie. Po zwycięstwie nad Tatarami Temujin wziął sobie córkę Jekego Czerena z plemienia Tatarów, Jesugen Katun. Kiedy się pieścili ze sobą, Jesugen Katun powiedziała: jeżeli Han zechce mi uczynić łaskę, będzie mnie traktował jak człowieka i zatroszczy się o mnie. Ale starsza ode mnie siostra imieniem Jesuj jest ładniejsza ode mnie. Nadaje się dla Hana. Jesugen przedstawi później Temujinowi swoją starszą, atrakcyjniejszą siostrę, która bardzo przypadnie mu do gustu. Jej młody małżonek zaś prędko straci głowę. Dosłownie. Tuż po pokonaniu Merkitów, jeden z ważniejszych członków tego ludu, niejaki Dair Usun, postanowił zainteresować zwycięskiego Hana Mongołów swoją młodą, piękną córką, Kuan Katun. Ziemię Merkitów plądrowali zwycięzcy Mongołowie i w tej sytuacji ojciec doszedł prawdopodobnie do rozsądnego wniosku, że najbezpieczniejszym wyjściem dla jego córki będzie rola konkubiny Hana. Udał się więc do Chingis Hana, a po drodze swoją eskortę dla bezpieczeństwa zaoferował mu jeden z mongolskich wozów. Gdy cała trójka przybyła przed oblicze Hana, ten prędko wpadł w furię, podejrzewając, że jego dowódca wcześniej sam skorzystał z uroków pięknej dziewczyny. Surowo przesłuchiwany dowódca upadł pokornie do stóp Hana, przyrzekając, że: nie muszę kryć twarzy przed Hanem. Jestem taki, że jeżeli spotkam u obcych ludów pięknolice dziewczęta i kobiety lub wspaniałe konie, wiem, że należą one do Hana. Jeśli miałbym inne myśli niż te, niechaj umrę. W tym momencie merkicka dziewczyna Kuan Katun przyszła z pomocą uczciwemu dowódcy i przyznała, że kierowały nim szlachetne zamiary. Gdyby nie on, to pewnie wpadłaby razem z ojcem w ręce jakichś szeregowych żołdaków. Aby nie przedłużać audencji, Kuan Katun poprosiła wprost Hana, aby zbadał jej ciało zrodzone z przeznaczenia nieba przez jej rodziców. Kronika mówi, że Chingis Han uznał propozycję Kuan Katun za słuszną, a kiedy zbadano ją jeszcze tego samego dnia, okazało się, że było tak, jak mówiła. Wówczas Chingis Han okazał Kuan Katun łaskawie swą miłość. Zazdrość o łupy w postaci złota, koni czy kobiet była jedną z cech charakterystycznych Chingiza, który bardzo wrażliwie reagował na wszelkie oznaki niesubordynacji i lekceważenia jego praw. Z pewnością był to efekt doświadczeń wczesnej młodości. Han był, jak zresztą wszyscy Mongołowie, niewiarygodnie przesądny i pewnego razu, na skutek dziwnego snu, oddał jedną ze swoich licznych żon własnemu dowódcy, bardzo zasłużonemu zresztą. Zajście to było wyjątkowo dziwne dla jego otoczenia, ponieważ Mongołowie nie mieli w zwyczaju oddawania nikomu poślubionych przez siebie kobiet. Po wysłuchaniu tych fragmentów niektórzy z Was pewnie będą zniesmaczeni postacią mongolskiego Hana. Zanim jednak postanowicie oceniać go przez pryzmat jego stosunków do kobiet, proponuję Wam obejrzeć hollywoodzki film kostiumowy, a raczej western kostiumowy pod tytułem Zdobywca. W oryginale The Conqueror z 1956 roku, gdzie Chingis Hana gra
John Wayne. Nie mam pojęcia, kto wpadł na tak idiotyczny pomysł, na tak poroniony casting. Zresztą z początku miał go grać Marlon Brando, ale podejrzewam, że po prostu przeczytał scenariusz i uciekł z tego cyrku. W filmie tym, bardzo spektakularnym i beznadziejnie złym, są przynajmniej dwie sceny, w których główny bohater stosuje wobec pojmanej kobiety coś, co z łatwością można określić jako przemoc seksualną. Pomimo oczywistego charakteru tych scen, w tle słyszymy romantyczną muzykę, a całość jest przedstawiona jako naturalny początek gorącej miłości. Dlatego też, zanim zmieszacie z błotem stepowego Hana żyjącego 8 stuleci temu, gdzieś w dzikiej Mongolii, weźcie pod uwagę fakt, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze 70 lat temu gwałt można było przedstawić na ekranie wysokobudżetowej produkcji pokazywanej milionom ludzi jako uzasadnione przełamywanie lodów w rodzącej się romantycznej relacji. W 1206 roku u źródeł Ononu, rzeki, nad którą przyszedł na świat Temujin, odbył się wielki Kurultaj, zjazd wszystkich ludów stepowego imperium. Han nie miał już w stepie żadnych poważnych przeciwników, więc mógł pozwolić sobie na przyjęcie tytułu Kagana, uniwersalnego władcy. W stepowej nomenklaturze był to odpowiednik muzułmańskiego kalifa lub chińskiego cesarza. W dużym uproszczeniu. Plemiona podbite lub związane sojuszami wysyłały na Kurultaj swoich przedstawicieli. Obecność oznaczała uznanie władzy Czyngisa. Nieobecność była traktowana jako sprzeciw. Każdy lud, który nie chciał napytać sobie biedy, wysłał swoich członków na wiec. Czyngis szedł w ślady swoich przodków. Jego pradziadek Kabuł był ostatnim, który zdołał kilka dekad wcześniej zjednoczyć część mongolskich plemion, chociaż jego sukcesy były znacznie skromniejsze od tych, jakie miał na swoim koncie jego prawnuk. Podczas intronizacji Kabuła w tle z pewnością słychać było typowe mongolskie śpiewy gardłowe. Sami zaś Mongołowie mieli w swoim zwyczaju bawić się tak, jak lubili najbardziej, radośnie tańcząc i śpiewając. Tańczyli wtedy tak zawzięcie, że według kroniki wdeptali głęboko ziemię pod swoimi stopami. Podobnie musiał wyglądać wielki Kurultaj w 1206 roku, podczas którego drużynnicy Czyngiza wznieśli swojego Hana do góry na wojłokowym dywanie. Być może powtórzyli wtedy swoją przysięgę, tę, jaką złożyli mu ponad 20 lat wcześniej, wybierając go jako 20-latka na mongolskiego Hana. Tajna historia zachowała dla nas tekst owej przysięgi. Uczynimy ciebie Hanem. Będziemy na czele armii wyruszać w pochód przeciw licznym wrogom. Będziemy zdobywać dla ciebie piękne młode kobiety i bogate jurty. Będziemy ci przyprowadzać w darze, puszczając je cwałem, wspaniałe konie. Będziemy ci przyprowadzać w darze pięknolice kobiety obcych ludów. W czasie obławy na płochliwą zwierzynę napędzimy ją tobie. Dla ciebie spędzimy w gromadę, brzuch przy brzuchu zwierzynę stepową. Dla ciebie spędzimy gęsto, noga przy nodze, zwierzynę ze skalnych urwisk. Jeżeli w dniu bitwy nie posłuchamy twojej komendy, pozbaw nas naszego mienia i naszych żon. Rzuć nasze czarne głowy na ziemię. Jeżeli w dniu pokoju naruszymy porozumienie, pozbaw nas naszych ludzi, żon i dzieci. Porzuć nas w bezpańskiej ziemi. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu. Podcast Mroczne Wieki można oczywiście wspierać na patronite.pl/mrocznewieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.